Who is it? It's the plumber. Plumber? I didn't call a plumber. Jedyny będziesz grał. A dlaczego ja jedyny? No bo ty jedyny to kupisz. A, bo tak, bo to, ale nie, to teraz z koszulek będzie kasa, to spoko. Nie musisz oznać poziom krapa, żebyśmy wiedzieli, kiedy my to możemy kupić. Z koszulek kupić. Będzie kasa, to ja teraz mogę za 300 nawet ten kupić. Profit ten będzie. The Order, no. Cheating, ale tak, żeby mi na ten telewizor starczyło, pamiętaj, bo... Furmogatka numer 121, walę w tynki. 14. Walę w tynki równo. No tak się nam dzisiaj zebrało, że jest walentynkowy forum ogadek. Trafił mało się. Tego, że jest walentynkowy, to jeszcze Walentyna mamy na antenie. Mamy na antenie. Tak jest. Wisi na antenie. Walentyn, powiedz. Tak, to ja, dziękuję. Dziękuję, nie ma za co. True. No, więc dzisiaj taki będzie trochę serduszkowy odcinek. No cóż poradzić. Będzie tak, trochę... Tak, ty powinieneś adres podać, wiesz, żeby prezenty, kwiaty i czekoladki, żeby przychodziło... No, musiał mieć skrytkę pocztową, żeby to było bezpieczne. Biobak, tak. No. Bezpieczne. Tam same gumowe, wiesz, falusy pewnie by przychodziły. Tak. Mógł jeszcze pchnąć dalej na Allegro, to nie byłoby... Allegro, tak. Nie byłoby najgorsze. W dziale oponarskim, czy tam blacharskim. Dzisiaj będzie trochę skromniej w kąciki, bo w kącikach konsolowych nie za wiele się działo, w ogóle mało gier wychodziło, takich większych i też niewiele w abonamentach tych wspaniałych się wydarzyło. Update'ów nie było. Update'ów też nie było, ale za to mamy sporo newsów i sporo gier, tak czy inaczej, bo małych gier jednak jest zatrzęsienie i na konsolach, i na PC-cie, i w słucharki pograliśmy najróżniejsze, więc coś tam do opowiadania będzie. No i lecimy w takim razie. Zaczynamy od grubego uderzenia, ponieważ Sony sprzedaje Sony Online Entertainment. What? Czyli EverQuest, PlanetSide, DC Universe, H1Z1, wszystko gdzieś porozsprzedane będzie. Oni jeszcze kiedyś mieli chyba Star Wars Galaxies, ja jestem ciekaw, czy to jeszcze istnieje. Czy to padło? Nie. Wyszło, ja nie wiem. Wyszli rycerze starej. Ale ostatnio się trochę śmiałem, że tam Sony, tutaj PlanetSide i tak dalej, że gówno, a potem patrzę w pracy, a mam podkładkę pod myszkę z PlanetSide. No widzisz, ciebie też kupili, nawet nie wiedziałaś o tym. Nie wiedziałem. Kiedy. W każdym razie Sony Online Entertainment teraz się nazywa Daybreak Game Company. No, to tylko zmiana nazwy. Trzy dni po tym, jak zmienili nazwę, wywalili połowę pracowników, bo oczywiście musi być jakiś tam, jak nie ma pieniążków z Japonii, to... Skończyły się pieniążki z Sony, nie? Trzeba teścia, wiesz, kuzyna, wszystkich trzeba pozwalniać, którzy do tej pory pewnie wpłynęli na kasie z Sony. Przy okazji tego całego dealu właściciel, już nie pamiętam jak się nazywa, tego Daybreak Game Company, napisał na Twitterze, że nie może się doczekać, żeby wydawać teraz gry na Xboxa. Wow! Wszystkie te wspaniałe tytuły pojawią się pewnie też kiedyś. Czyli co, H1Z1 na Xboxie będziecie mieli? Ale to, jest na razie jego pobożne życzenie, czy faktycznie oni nie, pracują? Napisał to tak, że wiesz, napisał, cytuję, nie mogę się doczekać, aby wydać gry, wiesz, te gry na Xboxie. No, jasne. No tak. To cokolwiek się z tego H1Z1 sprzeda. Tylko teraz pytanie, czy zdąży szybciej niż się skończą pieniążki, czy będzie zamknąć studio. Dokładnie. No właśnie, tego się boję, no, że mogą... DC Universe Online, ja to ściągnąłem na PS3, graliście w to? Nie. Wszyscy to ściągali, bo to był taki pierwszy darmowy tytuł, który można było ściągać. No grałem, poza home, nie? Mi zupełnie. Poza home. Poza home też było za darmo. Można było pograć z innymi warcaby. Ale ja faktycznie chyba z 20 minut w to DC Universe pograłem i w ogóle nie chwyciło. Mnie też nie chwyciło. No. Za to w PlanetSide nie grałem nigdy, ani w EverQuest. Ja też.
Ja też nie. Ale to H1, Z1 mnie interesuje tak długo, jak myślę o tym w kategoriach DayZ na konsolę. Czyli już przestało w tym momencie. A co, to źle myślę o tym? Nie, no tak, dokładnie, właśnie w ten sposób myślę, to no, tak powinno być. DayZ mnie interesowało, ale to na moim sprzęcie to była mordęga. A powiedzcie, czy za Shadow Realms będziecie płakać? Nie, absolutnie. Bo zostało skasowane, wyobraźcie sobie. Bardzo dobrze, więcej ludzi do pracy nad nowym Mass Effectem. To jest ta gra taka typu 4 versus 1, tak? Którą pokazali jakieś tam na E3. Ja właśnie nie wiem, czy to miało być 4 versus 1. Mi się wydawało, że to miało być takie bardziej MMO-owate coś. Nie, to było 4 versus 1, gdzie ta jedna osoba steruje wszystkimi potworusami, wysyła na tą resztę. No tak, jak to Fable nowe, tak? No, ja mam wrażenie, że to 4 versus 1 to umarło, zanim tak naprawdę się dobrze pojawiło. Bo... Tylko i Wolf niestety zdążyło. Wygląda na to, że... Nie zaczęli robić gry 4 versus 1, a później się popatrzyli, że wszyscy obok też robią gry 4 versus 1 i zaczęło się kasowanie projektów i zmiany i tak dalej, i tak dalej. No. Tak, ale BioWare to nie jest takie studio, które szybko wiesz, podkula ogon i się zwija i nie jest też Blizzardem, które może robić grę 5 lat, a potem stwierdzić, że ona jednak nie jest fajna. Nie? No, na przykład. Także... Ale po tych filmikach na E3 nie wyglądało niestety to jakoś tak. Znaczy, no, to nie było na E3, to na Gamescomie było pokazane chyba. Prawdą jest, że ta gra po prostu wygląda słabo. No. No to też prawda. Nie doszli do tego samego wniosku i po prostu poszedł projekt. Z drugiej strony to nie widzę w ogóle, znaczy nie rozumiem, dlaczego ona w ogóle była pokazana wtedy, wiesz. Ona jeszcze była w takim stadium, gdzie nikt by, znaczy inaczej, nikt się nią nie zachwycił, kiedy ją pokazano. Mhm. A równie dobrze, gdyby ją teraz skasowano, a wcześniej nie pokazano, to by się nigdy o tym nie dowiedzieli. Może oni potrzebowali jakiegoś takiego bodźca z zewnątrz, typu takiego feedbacku od graczy przede wszystkim, że to... Chcieli zobaczyć, czy w ogóle będzie zainteresowanie tego typu grą, no i zobaczyli, że chyba jednak nie jest. Mimo tego, że mi się osobiście wydaje, że ta gra była dosyć ciepło przyjęta na samych targach, bo tam jednak i dziennikarze pisali, że to w sumie coś ciekawego może z tego być i tak dalej. A... Myślę, że po prostu może nie ciepło, ale i nie zimno, po prostu nikt, wiesz... Raczej tak neutralnie myślisz? No. Jak będzie, to będzie. Jak nie, to też będzie. No. Najwyżej mi się będzie podobać, a jak nie, to zbankrutujecie. Tak, fajne, ale i tak nie kupię. Że jak po pierwszym filmiku jestem w stanie na 100% stwierdzić, że w życiu nie będę w to grał, nawet wiesz, jak to się pojawi na konsolach, to już jest. Myślę, ale żyjemy teraz w takich czasach, że no, rynek jest ciężki, tak jak mówię, no jest podejście takie, no zróbcie, najwyżej mi się nie będzie podobać, zbankrutujecie i zamkniecie studio, nie? No, na przykład. Ludzie na bruk i zobacz. Wiele ekip, wiele studiów stoi przed wyborem, a albo wszystko stawiamy na jedną kartę, albo nie, no. Tam się ludzkie dramaty rozgrywają. Czytaliście na Kotaku ostatnio artykuł? Że? O czym? Był taki artykuł z takimi... Ludzie podsyłali tam temu redaktorowi, który to zredagował wszystko, podsyłali swoje takie anonimowe, powiedzmy, a la donosy, jak to w branży growej wygląda proces zwalniania pracowników i ogólnie historię swojego życia. No i była tam pani, która napisała bardzo długiego maila i ten on chyba praktycznie w całości jeden do jednego został przeklejony, która opowiadała właśnie swoje perypetie, bardziej perypetie jej męża, który tam był chyba programistą w jakiejś firmie, oni się przeprowadzili, tam wiesz, dzieci chodziły do szkoły, a jego zwalniali z jednego studia do drugiego, tam przez całą tą historię, ja już potem się pogubiłem, ale wydaje mi się, że 7 razy go zwolnili i nie mogli stanąć na nogi i gdzieś potem na końcu dopiero tam dobroduszne LucasArts chyba go zatrudniło i do dzisiaj tam żyją długo i szczęśliwie, ale cała ta historia, wiesz, tak trzyma w napięciu. No ale wiesz, ale to jest taka praca, że często słyszymy przecież, że gra trafiła do tłoczni, jest złota, zwalniamy połowę ekipy, bo są niepotrzebni, druga połowa zostaje, żeby tłuc DLC. No tak, przez pół roku, to tak się robi, no oczywiście, no, że tak. Tak się robi, no taka praca, no. Taka praca. No tylko jak chcesz robić w tym biznesie, to musisz teraz pomyśleć, nie? Czy chcesz żyć, wiesz, w takim stresie, nie wiedząc tak naprawdę, wiesz, czy to ty zostaniesz przy DLC, wiesz, nie, za ten rok, czy...
czy ty nie zostaniesz? Czy możesz robić jakieś swoje plany życiowe, wiesz, wysłać jasne, dzieci do tej szkoły, czy zaraz będziesz musiał się przeprowadzać gdzie indziej, wiesz, ale to jest. Ale to jest element dorosłego życia. Tylko górnicy mają gwarancję zatrudnienia na 10 czy 15 lat. Najlepszy chyba artykuł, jaki kiedykolwiek czytałem o takich zwolnieniach, takich korpo właśnie u dewelopera, to było w związku z Bioshockiem, czyli tam z tym Irrational Games. Mm-hmm. Pamiętam, że Mike to też czytał. To jest jakiś taki dzień, gdzie nigdy się nikt nie spodziewał, bo to był jakiś taki dzień, w którym przyszły liczby, że sprzedało się całkiem nieźle i ktoś w ogóle krzyknął, no to teraz zebranie w stołówce, wszyscy pobiegli, wiesz, i nagle, wiesz... Wypowiedzenia, tak. No to tam w tym artykule na Kotaku też było, jakiś koleś opowiadał właśnie, że wydali grę. To był chyba jakiś taki biznes gier na mobilki albo na Facebooka, już teraz nie pamiętam. No i chodziło o to, że firma zorganizowała imprezę, poszli na kręgle, pizza, wiesz, tam wszyscy się cieszą tego i na końcu przyszli jacyś goście, poprosili wszystkich leadów i wręczyli im wypowiedzenia, nie? Nie, wiesz co by było zajebiste, jak wszyscy grają w kręgle i wraca kula na tym podajniku, wyskakuje na kul, jest napisane, jesteś zwolniony. Tak. O, wiesz, możemy śmiać, ale... Na ekranie, gdzie masz punkty, nie? zamiast strike tego X-a, to you're fired. Możemy się śmiać, ale to na pewno nie są przyjemne rzeczy. No, no nie są przyjemne. Nie, ale to jest tak straszne takie korpo, takie jakieś zachowania. No a przecież jak tego Zampele i tego drugiego zwalniali, przecież to też pod ochroniarze, pod eskortą. No tak, no tak to się odbywa w korporacjach. No po prostu przychodzi dzień, kiedy to się kończy i do widzenia. Nawet się nie możesz z kumplami pożegnać. No musisz poczekać do wieczora. Jeszcze są ludzie od zwalniania, nie? Którzy są tylko... No oczywiście, jasne. No to... Nie, oni są trenowani tam w jakichś takich, wiesz, bezdusznych zachowaniach. To jest straszne. Tak jest. Tak jest. No, ale... Żeby było weselej trochę. Żeby było weselej, a to może wybiorę inny. Bethesda będzie mieć swoją konferencję na E3. Jako kolejna firma po Electronic Arts, Microsoftie, Sony i kto tam jeszcze? Pierwszy raz w życiu będzie miała. Ubi ma chyba swoją konferencję. A Ubisoft ma, tak. Tak, i jeszcze... Nintendo. Na Nintendo. No. I co, jak myślicie? Fallout 4? Evil Within 2. Evil Within 2? A może coś na komórę? Cały świat trzyma ręce za Fallouta 4. Nie, no ten Doom chyba, tym bardziej, że on na nalepkach jest, na pudełkach. No właśnie, załóżmy, że mają godzinną konferencję, albo no załóżmy, że godzinną, żeby nie przeginać to. O czymś muszą mówić, nie mogą tylko wyjść i powiedzieć Doom, nie? Nie mogą też pokazywać Dooma przez 45 minut, bo to by było dość nudne i nie mogą wszystkiego się, wiesz, wypstrykać. No to pewnie coś, mają, coś więcej musimy, nie pewnie tylko mają Doom. I Doom, i Fallout, i Dishonored kolejne. I no nie, ale to Doom jest... Doom jest znaną sprawą, nie? To mogą ewentualnie część konferencji poświęcić update'owi, co się dzieje z Doomem, nie? Na jakim Doom już był pokazywany, już było jakieś takie gameplaye gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami pokazywane, więc wiadomo, że ta gra w jakimś stadium istnieje i Doom to jest taki najbardziej bezpieczny typ, jeżeli chodzi o to, co mogą pokazać. To jest chyba miejsce mimo wszystko, żeby Fallouta zatizować jako. Ale pomyśl, jeżeli robią konferencję po raz pierwszy w życiu, to co można pokazać, jak nie Fallouta 4? Tam free to play na tablety, jakiś Fallout free to play. MOBA w świecie Fallouta. Fallout MOBA, o. Dobry. Mają markę, która, wiesz, która jest, powiedzmy, grą generacji. To nie jest gra roku czy tamten, tylko to jest najczęściej wybierana gra generacji poprzednich, więc... No tak. A co będzie, wiedzą, jak... Co mają w dłoniach. A co będzie, jak... A przypomnę tylko, Fallout 3 po raz pierwszy pokazano go w 2008 na E3 i tego samego roku na jesień już wyszedł. Więc, tu myślisz, że teraz na jesień, no to jak teraz na jesień miałby wyjść? Pomyśl, to jak oni gdzieś go robili tam te, wiesz, te... Na piwnicach. 7 lat. Wiesz co, 6-7 lat. To, jeśli tak by miało być, to tak po trochu już zaczyna wyglądać jak ten 2012 rok. Pamiętacie tą jesień 2012? Co tam jak dzisiaj. Wyszły te wszystkie... Boże, po pas. Właśnie był, co był? Dishonored, był Uncharted, było Call of Duty. Co było? Batman. No tam było jednak tych gier takich grubych sporo. I teraz się znowu szykuje taka jesień, bo znowu mamy Uncharted. W ogóle jeszcze Rockstar wyjdzie i powie, że
Redemption 2 o, na jesień. Tak, co jeszcze, no. Wszyscy na jesień, a potem na Gamescomie wszyscy powiedzą, że jednak w lutym. Sony w ogóle ten, jak się nazywa to? Last Guardian. Resistance. Last Guardian. Listopad 21. Jeb! Nie. Kojima z Metal Gearem 25 października. Sru. No, Rockstar w końcu agenta wyda. Tak. AVP. A ja dostanę w końcu Residenta na PSP. To będzie wyjątkowy rok. Tak. To wszystko brzmi jak te bajki, które Molyneux opowiada. O, no. Snap! Teraz się zrobiło. Fajne, ciekawe, jeśli ktoś nie śledził tematu, pojawiły się dwa takie duże artykuły. Jeden artykuł na Eurogamerze kilka dni temu, opisujący historię gościa, który wygrał Curiosity, czyli tam drapanie kostki, tą grę taką na mobilki, którą Molyneux stworzył jakiś czas temu. No i do dzisiaj przez dwa lata okazało się, że nic tak naprawdę z tego nie wyszło więcej, niby miał być Bogiem Bogów w Godusie, kolejną grą, którą robi Molyneux. Moment, bo dlatego kto wygra w tą grę, Piotruś obiecał temu, kto wygra, znaczy się, że czeka go nagroda, która wykracza poza jego pojmowanie i zmieni jego życie. Jego życie, tak. Life changer tak zwany. Znaczy będzie Bogiem, czyli będzie mógł tam rzucać to też takie 4 versus 1, ale poza tym będzie miał jakiś procent ze sprzedaży tej gry, tak miał obiecane. No tam teoretycznie mu coś tam obiecali, tylko właśnie tego w artykule nie ma dokładnie powiedzianego i myślę, że tam dużo ludzi sobie dopowiedziało tutaj też, bo tam nie padają żadne konkretne liczby, ale na pewno Molyneux coś tam kiedyś powiedział, że jakiś udział koleś będzie w tym miał, tak? Tak było. Żadnych szczegółów nie znamy, bo to wiadomo, tam NDA i tak mają podpisane, a koleś w końcu się wkurzył i powiedział, że on tak naprawdę już tak naprawdę nie wierzy w nic, że tam cokolwiek dostanie, czy coś. On po prostu chciałby wiedzieć, kiedy ta gra wyjdzie. I tak. No bo, on nic nie chce, oprócz tego procentu. On powiedział mamie, że on nie idzie na studia już, on czeka na pieniądze, a teraz co? No. YouTube Money miał być, a YouTube Money nie ma, no i co zrobić? Także Peter Molyneux dał tam dosyć mocno dupy, jeśli chodzi o wizerunek swój przede wszystkim. I firmy, którą prowadzi obecnie, czyli 22 Cans, która pracuje nad Godusem. Oni tego chłopczyka zaprosili koniec końców do studia. Nie? Tak, oni go zaprosili do studia. Właśnie tam w tym artykule na Eurogamerze było bardzo ciekawie to opisane, bo zaprosili go do studia i tak naprawdę potem... Na odpierdol. No, dali mu pograć w tego, w Godusa właśnie. Popykał sobie tam kilka godzin. Tak naprawdę miał tyle czasu, ile chciał. Tam było napisane, że on chyba grał, nie wiem, 3 czy 5 godzin. Po prostu miał już dosyć i powiedział... Musiał się zmuszać, znaczy się. Wieczorem zaproszono go na taką imprezę. Po prostu zorganizowali jakąś imprezę. Tam mu dosypali do drinka tą bibułkę gwałtu. Przyszli ten... się w Meksyku bez nerki. No wiem. Tak, i tam ale Piotrusia nie było. Piotruś w ogóle się tam nie pojawił. Pracownicy tam tak naprawdę, którzy byli na tej imprezie, też mieli go totalnie w dupie. On tak, wiesz, posiedział, pogadali tam z kimś i tak i się skończył się temat. I od tamtego czasu kontakt z Łęcki... Widzę, oni siedzą na takiej ławce w remizie strażackiej, leci takie jakieś dicho i takie tak. What is love, baby? No i tam tak pogadali sobie i koleś dostał jakąś tam informację, że no spoko, pracujemy nad grą, dalej damy ci znać. Będzie pan zadowolony, zadzwonimy do pana. No i nie zadzwonili. On wciąż nie jest na studiach, wciąż tak. Czeka na ten profit. No. Tak jest. No i sprawa jest follow-up, nie? Tak, jest follow-up. Sprawa stanęła na tym, że koleś w końcu zrezygnowany, że już tak naprawdę został olany, już przestał nawet pisać maile, bo on co jakiś czas wysyłał maile do studia, się pytał, jak to idzie w ogóle tam. Ale panowie. Jakiś status update, chciałby wiedzieć, kiedy ewentualnie może się spodziewać, że ta gra wyjdzie, czy coś tam, bo miał obiecane, wiadomo. A oni go zlali totalnie, nawet przestali mu na maile opowiadać. No i koleś się w końcu wkurwił, poszedł do Eurogamera, który nagłośnił całą sprawę.
No i się zaczęło. Poszedł shitstorm dosyć duży. A przy okazji gościu z Rock Paper Shotgun, serwisu kolejnego amerykańskiego bodajże. Czy to jest brytyjski serwis Rock Paper Shotgun? A teraz nie wiem. Nie wiem, to nie zgadujmy. Przepraszam. Ale w każdym razie zrobili dosyć mocny wywiad z Peterem Molinie, który telefoniczny. Telefoniczny, co prawda, obnażył wszystkie słabości Petera. I tak naprawdę to jest taki jedyny wywiad, który ja czytałem w życiu, po którym... To jest z Wielkiej Brytanii, jest Rock Paper Shotgun. Czyli z Wielkiej Brytanii. Też mi się właśnie wydawało, że to dosyć mieli łatwo kontakt nawiązać, bo jednak 22 Kens też jest z Wielkiej Brytanii w tej chwili. No i tam po prostu jadą po Peterze i są bardzo niewygodne pytania, bardzo dużo łapania za słówka. Wydaje mi się, że trochę za dużo. Ten wywiad jest naprawdę przeogromnie długi, jest w całości... Znaczy ten wywiad był po pierwsze bardzo potrzebny, bo... On był potrzebny, tak. Piotrek odpierdala jazzy już od paru lat i w końcu... Ale żeby było... 30. Nie, ja tutaj tylko zaznaczę, że to nie trafiło na Molinie, ale dokładnie wszystko to samo robi Tim Schafer, dokładnie wszystko to samo robi jakiś tam... Każdy inny twórca... No, ale wiesz Brian co, ale Parko... jeszcze Tim Schafer, powiedzmy, jeszcze jest w stanie to, wiesz, jakoś... Te nie, gry nie, wyglądają, to... powiedzmy, na sam koniec, nie? I w ogóle wychodzą. Mhm. Znaczy tak, Tim Schafer po prostu dostarcza temat na koniec. Może ci się nie podobać, ale wyszło, nie? Ale wyszło. Piotrek, to masz te całe Milo, ten cały Godus, wiesz, jeszcze kilka innych kostek, drapania, więc to mu się nazbierało już od ładnych paru lat. Ja tutaj wszystkiego nie będę opowiadał, bo ten wywiad jest naprawdę długi. Przeczytajcie go sobie na Rock Paper Shotgunie, ale przygotujcie sobie tak z godzinę czasu, bo to tyle mniej więcej zejdzie na przeczytanie tego wszystkiego. Naprawdę. Popcorn, ciepłe kapcie. W skrócie wygląda to tak. Fajny jest ten wywiad z tego względu, że Molinie też nie stara się tam powiedzieć, że tak nie jest. On się tam przyznaje do wielu błędów. Kręci trochę, kręci. Nie, fajny jest, bo Molinie się zaplątał i widać, wyszło właśnie... Tak. Wyszło to, jak on myśli o tym całym, wiesz, o całym biznesie, o całej branży i o jego pracy. Dziennikarz też myśli tylko z jednej perspektywy, a gościu, który siedzi w biznesie kupę lat jednak, wiadomo, tam wina jest po stronie Petera i wizerunkowo on jest spalony kompletnie. On, tak jak stwierdził w tym wywiadzie, on już nie ma żadnej reputacji w tej chwili, musi na to... No ale wiesz, to napietrzyło mu się, nie? Bo to nie jest pierwszy raz, jak się go łapie... No, ale on... zasłówka. Tak, tylko że on miarka się przebrała, no. On to stwierdza pod koniec wywiadu, nie? Że nie ma reputacji. On, widzę, że sam usłyszał słowa, które wyszły z jego ust. Po prostu doszły wreszcie do jego mózgu z powrotem i tak. W czasie tego wywiadu chyba coś się w nim, wiesz, to mało, bo doszedł... Znaczy on tak mniej więcej... Tak, w jednej czwartej, w jednej trzeciej już się zaczynają pojawiać faki w wypowiedziach. Są, on się tam zdenerwował dosyć mocno w pewnym momencie. Tak, są takie momenty, bo to jest dokładna transkrypcja całego tego tej rozmowy telefonicznej i tak od mniej więcej jednej trzeciej, jednej czwartej zaczynają się pojawiać w nawiasach onomatopeje, że coś tam pod nosem mówi, że czegoś tam, tak. Że coś jest niezrozumiałe, nie? Ton rozmowy im dalej, tym jest śmieszniejszy. Tak, nie? Tylko właśnie ja mam trochę też... Nie podobał mi się ten wywiad na tym polu, że koleś próbował cały czas tylko łapał go za słowa, a tak naprawdę mógł tam jeszcze parę pytań innych zadać, a on cały czas... No taka jego rola była, tak? Miał jaja i zrobił to, co już dawno ktoś powinien zrobić, żeby coś ciekawego w tej branży się tam znaczy on miał, zdarzyło. No, miał plan, żeby go dobić, nie? To był widać. Tak, ewidentnie. Ewidentnie. Ale podobało mi się to, że na przykład Molinie nie rzucił słuchawką w połowie wywiadu i wiesz, i koniec, do widzenia, nie? Znaczy no to jest dobre, że... Dobrą że, do końca. On zachował twarz tam na tyle, ile mógł. Więc to jak najbardziej, ale też tam pada dużo takich rzeczy, które otwierają oczy, o których, których ludzie też nie tyle nie mają pojęcia, co nie starają się w ogóle wziąć tego do wiadomości. Tak jak tam główny taki zarzut, że wzięliście pieniądze z Kickstartera, no i gdzie jest gra? 2 lata minęły, a tutaj nic nie ma, nawet nie ma artbooków, które żeście obiecali ludziom i tak dalej. A Molinie po prostu tam powiedział prawdę, jak to wygląda. Na jak długo starczyły pieniądze z Kickstartera? Tak naprawdę na miesiąc egzystencji studia, może dwa.
No bo no tak to tak, wygląda. No ale to, no wiesz, tak, ale to też robi w grach i powinien wiedzieć, ile jego studio, wiesz. No właśnie, i tam padają też takie pytania, on dosyć ciekawie to odpowiada, że to znaczy on próbuje się bronić w jakiś tam sposób. Że nigdy nie wiesz, bo to jest proces że nie twórczy. Wiesz, bo to jest proces twórczy, tak, że to jest kreatywność, że ale zawsze możesz przestrzelić. Ale potem przyznaję, że każda jedna gra, którą robiłem, przekroczyła budżet i miała wydłużony termin developingu. No tak było. No tak, ale gość go pyta, dlaczego obiecałeś, że Godusa w 7 miesięcy zrobisz? No on tam też się wytłumaczył, że to tak naprawdę podjęli tę decyzję wspólnie, przeanalizowali to wszystko wewnątrz studia, no i studio ludzie tam podjęli taką decyzję, powiedzieli, że no wydaje mi się, że zdążą w 9 miesięcy dostarczyć. Tak, to i to jest taka sama argumentacja, jak użyta potem, jak się go gość pyta, dlaczego poprosiłeś o tak mało, przecież wiedziałeś, że nie starczy. Bo jakbym prosił o za dużo, to byście mi nie dali, więc wziąłem chociaż to, co było, nie? Tutaj dokładnie widać to, że model biznesowy oparty na Kickstarterze nie działa i nie ma prawa działać, bo to są tak ogromne koszty, w których nie bierze się kompletnie pod uwagę tego, że coś nie wyjdzie. Czyli, że ci, nie wiem, ludzie będą odchodzić, że nie zatrudnisz nikogo zajebistego, który ci zrobi to, co ty sobie wymyśliłeś. Bo ja podejrzewam, że Molinier to jest taki bajkopisarz, że jak programista zobaczył, co on nawymyślał, no to też dał sobie spokój, nie? Powiedział, sorry Peter, ale to się nie da, nie? Tak łatwo. Właśnie, ja tego nie umiem. I właśnie wszystkie po poprzednie gry Piotrka wyszły, dlatego, że był wydawca, który mógł wysyłać swoich ludzi, który mógł robić kontrolę, mógł robić audyty, mógł pilnować, mógł dzwonić 5 razy dziennie. Mówi, Peter, mamy tyle kasy, masz skończyć za pół roku, nie? No, ale widzisz, no on też powiedział w tym wywiadzie, że Dungeon Keepera skończył sam. Gra wyszła rok wcześniej niż on chciał, żeby wyszła. Electronic Arts powiedział, że nie będzie pieniędzy więcej. On wziął ludzi, poszedł do siebie do garażu i kończyli ją przez ostatni rok za własne pieniądze, tą grę. Bo chciał ją dokończyć tak, żeby była taka, jak on chce, a nie taka, że Electronic Arts powiedziało, słuchajcie, no więc tak właśnie, kończymy, nie? Ale pieniądze wykładali elektronicy i w końcu powiedzieli, koniec, ślus, tak, nie ma. Dokładnie. I pieniądze stracili elektronicy, bo to jest taki biznes, oni prowadzą firmę, nie? Tak, no oczywiście. Ja go absolutnie nie bronię, bo ja od zawsze uważałem Molinier jako takiego wizjonera i ja nawet nie szanuję jakoś bardzo tych gier, które wyszły spod jego ręki. Populus był... Ale to wszystko były gry, które były fajne przez 2 godziny, a potem była nuda jedna wielka. Czy to było Black and... A Syndicate pierwszy? Ale kiedy to było, Tartak? Dungeon Keeper, no ale był, ale fakt, nie, że to nie, było... No, nie, nie, nie możesz powiedzieć. Nie możesz mu odebrać tych zasług. No. Fakt, że to było dawno, to nie umniejsza za... Kiedyś gry były zupełnie inne, nie było takiej konkurencji, nie były takie nie budżety potrzebne nie. I mogłeś sobie robić grę samemu, a teraz się grę samemu nie robi. No tak, no mogłeś robić samemu, ale to nie oznacza, że każdy, kto się zabierał za grę, robił dobrą grę, nie? Okej. Okay. Ale tak jak mówię, dla mnie... Syndicate w tamtych czasach niszczył wszystko, co było wtedy, co wychodziło. Mogę wam przyznać Syndicate'a jaką jedyną grę, która rzeczywiście... przy której mogłem trochę dłużej czasu spędzić, ale każda inna pokroju Populusa... Dungeon Keeper też postawił wszystko na głowie. Nikt się tego nie spodziewał. Nie było takiego pomysłu wcześniej. Niby była strategia w czasie rzeczywistym i zarządzania, ale postawione na głowie, bo z drugiej perspektywy oglądamy. No. Wszystkie te jego gry opierały się tak naprawdę na tym samym, że jesteś Bogiem. I do dzisiaj on próbuje tą wizję kontynuować i do dzisiaj mu to nie wychodzi i to już 30 lat minęło i każda gra jest o tym samym i każda jest tak samo słaba. No ale to nie jest złe, no. Blizzard robi ciągle Diablo, Blizzard ciągle StarCrafta. No. Tylko, że oni osiągają sukcesy, a Molinier już nie. Bo ale oni wykładają pieniądze z własnej kieszeni, tak jak już wspomniałem, nie boją się zamknąć projektu po 5 latach na przykład. No tak. Nie, no tutaj Molinier też w tym wywiadzie przyznaje, że on nie ma tam prywatnego życia, bo cały czas siedzi w pracy, to nie jest tak, że oni się opierdzielają, no wiesz, no próbuje się tam jakoś wybielać. No. Na tym polu mu wierzę, bo ja podejrzewam, że to jest gościu, który ma cholernie duże ambicje i chciałby coś zrobić, no ale no nie idzie, tak? Mój kolega w liceum, jak go pani nazywa, też zawsze mówił, ale ja się uczyłem. Ja się uczyłem. A ile razy się nauczyłeś? No nie nauczyłem się. No,
Nie, no, no jasne, no, ale to też są tylko ludzie, tak? To nie są maszyny, które powiesz im, że zrób mi grę o Bogu i ja ci teraz ją dostarczę w ciągu roku. No, no nie ma czegoś takiego. No, no nie tak. Ma. W każdym razie dzień po tym wywiadzie dla Rock Paper Shotgun stwierdził Piotrek, że wycofuje się całkiem z życia takiego, powiedzmy, znaczy on publicznego. Nie, że nie chce już więcej mówić, wiesz, publicznie on o powiedział, grach. Jakoś... Tak, tak. On powiedział w tym wywiadzie przede wszystkim, że on nie będzie robił prasy teraz, tak? Czyli po czym został złapany od razu za język, ale przecież udzieliłeś wywiadów temu i temu magazynowi, coś tam. A Piotrek od razu mówił, że tak naprawdę to on to przy okazji zrobił, bo go zapytano, że on sam nie będzie robił prasy, no ale jak już go ktoś zapyta, to coś tam. Więc to jednak tak do końca chyba nie było. W każdym razie no, wycofuje się, tak jak mówisz. On nie chce, no. Nie chce nic robić. Może i to dobrze. Niech on sobie coś tam dłubie. No, wiesz. Z drugiej strony temu projektowi, temu pieprzonemu Godusowi, to nie pomoże, jak on przestanie się wypowiadać. Nie? No tak, zresztą on powiedział w tym wywiadzie bardzo fajną rzecz, że już w czasach, gdy był w Microsoftie, oni mu mówili, Piotrek, słuchaj, ty nie gadaj tyle, bo powiesz, jak ta gra będzie skończona. Nie? A Molinier mówił, że on zawsze miał takie nie tyle parcie na szkło, co chciał ludziom pokazywać ten proces developmentu, że on tam trwa, że dodaliśmy to, zrobiliśmy tamto. No i on chyba takim typem człowieka jest. Ja podejrzewam, że i tak będziemy o tej grze słyszeć dalej ciągle. Mam nadzieję, że w kategoriach skończonego i wydanego produktu. Godusa tak. Robi teraz jeden z gości, który rzucał pieniądze na Kickstarterze, który tam jakiś taki największy fan, tak, który tak, najwięcej tak, tam tak. Gdzieś pieniędzy na to wyrzucił i jego zaprosili do studia i on to teraz w tym momencie kończy tą grę. Więc... Tak jest. Cholera, tak nie dość, że zapłacić, to sam se zrób. Jeszcze tak. Musisz zrobić. No. Jakbyś poszedł do restauracji. Pay to make, tak? Pay to make. Zapraszamy pana. Nowy tryb, pay to make. No, więc jak kogoś to interesuje, to ja ten wywiad polecam. Naprawdę fajna lektura. Ale nie jeden Piotruś ma problem ze zrobieniem swojej gry, nie? No nie, bo Jason Hall też powiedział ostatnio, że... Że Condemned trzecie fajnie, żeby powstało, ale nie ma komu zrobić. Tak, fajnie, ale zróbcie mi, no bo ja nie żeby nie to chcę. Była taka fajna gra i on ma do tego IP i tak smutno by było, żeby to leżało i nikt nigdy nie zrobił, bo to taka świetna gra, więc on szuka teraz frajerów, jakichś indie developerów, żeby mu zrobili ten tytuł. Kto zrobił Condemned, bo to mi Monolith. Monolith, no. Sega to chyba wydawała. Sega to wydawała, Monolith to robił, pan Jason Hall był tam CEO, czy jak oni się tam nazywają, właśnie Monolith. I po tym jak się rozpadło, to IP zostały prawa nie właśnie u Segi, tylko zostały u niego. On jest właścicielem. No dobre. No. Ale swoją drogą Condemned to była fajna seria, ona zasługuje na trzecią część. To była świetna seria, tylko czy teraz nie wyszły lepsze, jak te całe Outcasty, czy jakieś inne te takie horrory. Evil Within, który się już pojawia któryś raz na twoich ustach. To, co ja pamiętam najbardziej z całych tych dwóch Condemned, to są te manekiny, które się przesuwały. To pamiętam, to mi się śniło jeszcze po nocach. Są obecne w Evil Within. No właśnie. Kraść, to od najlepszych. Ja pamiętam z Condemned niedźwiedzia zombie. Niedźwiedź zombie też był, tak. Niedźwiedź, też nie dość, że był nie do zajebania, to jeszcze był martwy od ładnych paru tygodni. Szkoda, nie? Fajnie, czy wiesz, no, jeżeli nawet by się okazało, że mniejsze studio, że indie developer, fajnie gdyby poszli w taką stronę, postawili wszystko na głowie i na przykład to nie był na przykład first person znowu. Way to make. No, mogliby to zrobić, nie w oprawie 16-bitowej, widok z boku, no nie wiem. No, nie. Jest sposób, żeby tą markę podtrzymać. No. Ja bym grał. Co ciekawe, pierwszy Condemned był tytułem startowym na Xboxa 360. Pamiętam, że pamiętam jak konsolę ten, to już było wtedy. Który z nich, nie wiem, czy pierwszy, czy drugi miał spieprzone achievementy, nie miał pełnego tysiąca chyba. Pierwszy, chyba 970 miał, czy coś takiego. 70, no coś takiego. No,
No, to jeszcze wtedy nikt się tym nie przejmował. Śmieszna sprawa. No. No dobrze. Tutaj mamy na liście jeszcze... Ja tu trochę zamieszam. Zwiastun Just Cause 3. Firestarter. Firestarter. Bardzo fajny cover Firestartera. Prodigiowego. A sam zwiastun? Jak wam się podoba? Sprzedaje nastrój, nie? No. Że będzie rozpierducha, nastrój, będzie się paliło. Wszyscy czekają na coś więcej niż obrazek czy CGI. No, ale pojawia się bardzo kluczowa informacja, Holiday 2015. To prawda. W ogóle więc... pojawia się pierwsze info, nie? No. Bo do tej pory wszyscy mówili, że jest zrobione, że może wyjdzie, może nie, ale teraz już wiemy, że faktycznie jest zrobione i że wyjdzie w tym roku. No wiecie, że ja nigdy fanem, tak jak mi się trailer bardzo podoba, muzyka, koncepcja, te wszystko wybucha mi się bardzo podoba, tak no, Just Cause, nie znam. Ja wiem, że kupię Just Cause 3 już od czasu, kiedy wystrzeliłem pierwszą linkę w Just Cause 2. Wow. Ja mam ja nie potrzebuję nic więcej tak naprawdę. Wszystko ja mam pre-order na Just Cause 3 zrobiony po raz pierwszy, gdy w Just Cause 1 wyszedłem z samochodu na dach i przeskoczyłem na następny. No właśnie, także oni cały pieniądze na marketing, który tu ładują, jest wyrzucony na moje, mogliby go spożytkować inaczej. Bo ja i tak kupię. Ale wiesz, jest jeszcze taka jedna kwestia, jak ludzie, którzy się urodzili na przykład w czasie premiery pierwszej części i nie wiedzą o tej grze. No oj, panie, to jest... Sorry dla nich. Dlatego powstała ta druga, nie? Dla tych, którzy się urodzili w czasie tej pierwszej, a my mówimy o trzeciej, tej najważniejszej. Chyba, że to jest żelazna logika. Logika. Ale na końcu tego zwiastuna zostałem uspokojony, bo widziałem, że koleś leciał na takim wingsucie. I jak wiewiór. Jak wiewiór. Jest wingsuit, jest linka dalej i ponoć jest jeszcze coś. Jest jakiś coś trzeciego, które ułatwia podróż po tej całej... Może parkour, ty, bo to ostatnio takie popularne. Na razie to jest wszystko pod NDA-em, więc nie zobaczę. Ty o tyczce będziemy skakać przez murki. W każdym razie... Sprężynujące buty, tak jakbyś robił takie skoki. O, ty... Siedmiomilowe. 20 metrów. Krok, jesteś... Nie byłoby fajne? Siedmiomilowe? No, czemu nie? Jako perk taki dodatkowy. Słyszałem, że budynki są zniszczalne. Tak jak to miało miejsce w... Jezus, przypomnijcie. Red Faction? Red Faction, no. A nie były wcześniej? Nie. To znaczy akurat w Just Cause to jest... okoliczności przyrody są sprzyjające, bo to raczej wyglądało na taką kubę, Hawanę i tak dalej. To budynki tam co najwyżej po dwa piętra mają, nie? To łatwo zniszczyć. Nie, no były takie jakieś wieżowce, gdzie tam, wiesz, były? Helikopterem tak, się walczyło. Tak, no tam potem jak się w dalszej części... Cała ta góra, gdzie było lotnisko, gdzieś tam u góry, więc tam... Było tego sporo. Było sporo. No tam mamy duże pole do popisu, bo zawsze była i woda, i przestworza, i góry, i ląd, i cała reszta, więc mam nadzieję, że żadnego samolotu mi nie zabiorą i ja chcę latać w tej grze. Samoloty są na bank, bo już były na tych zdjęciach z gry. Tak jest. Także gdzieś tam na ręce. Fajnie by było jakiś taki duży, jak był w GTA San Andreas, ten taki... jak bombowiec prawie co wyglądał. Taki transportowy, duży samolot. Ale był taki samolot w Just Cause 2. Był ten duży. Ale duży to był taki pasażerski Learjet chyba. To ty o nim mówisz. Też był, ale był też taki wojskowy. On by chciał takiego jak na końcu Ostatnich Szybkich i Wściekłych, wiesz, że 12 samochodów jest z tyłu. A nie, no to spoko, dobra. Okej. No dobra, no to zobaczymy, co z tym Just Cause będzie. Ja bardzo czekam. Bardzo, bardzo. Ja też. A czekasz na nowe Call of Duty w Wietnamie? Wiesz co, to powiem ci, że jest taka informacja, bo ona się pojawiła chyba w tym tygodniu, że nawet mają moją atencję, jak to się mówi. Atencję? A ciekawość? Ciekawość będą mieli pewnie za chwilę. Czy to jest ten moment, kiedy wszyscy z kolei żygamy jakimiś mechanicznymi przyszłościami? Tak, ja zdecydowanie już tym żygam, no. Znaczy powiem wam tak, że te mechaniczne Call of Duty poszły do przodu, ale poszły dla mnie za mało do przodu, żeby się czymś odróżniały od na przykład od Modern Warfare, no bo Titanfall poszedł już całkiem kawałek, znaczy powiedz może nie całkiem, ale dwa kroki dalej, nie?
Mhm. Natomiast Call of Duty Modern Warfare było w takim zawieszeniu między teraźniejszością, a jeszcze nie w przyszłości. Może to był za mały wyznacznik. Bo był ten taki moment, gdzie wszyscy pisali, że żygam drugą wojną światową, żygam, już nie chcę drugą wojną światową, nie chcę już po kopach, nie chcę do Niemców. I wszyscy oni wtedy zaczęli robić namiętnie gry w przyszłości, oprócz tych jakichś tam... nie, Ghosty też były w przyszłości, ale jak się nazywały te takie w latach 60. Black Ops? Black Opsy, o, Black Opsy jeszcze wychodziły, które były powiedzmy takie gdzieś bliżej tej drugiej wojny światowej, a teraz z kolei wychodzą znowu na stanie, co, macie dość przyszłości? Możemy już wrócić w końcu do drugiej wojny światowej i się przestać wygłupiać? Ale Wietnam... Tak, błagam, wróćcie. Wietnam to jest jednak taki teatr działań, który już dawno nie był poprawnie potraktowany w strzelankach, tak mi się wydaje. Była jakaś taka gra, która po prostu w tytule miała chyba Wietnam. Tak, nie, Vietcong się ta gra nazywała. Była jedynka i dwójka. To była najfajniejsza gra o Wietnamie, moim zdaniem. Fajne to były gry, no. Żołnierze Vietcongu to jednak... To było to. To mi się bardzo podobało. Ja pamiętam tą... Grałem w obie części, ale jak przez mgłę pamiętam, co tam się działo. No tak, to było dawno, to było końcówka. Ale mają jeszcze, przecież mają te teatry działań. Mają Wietnam, może być jeszcze wojna w Korei. Wojna w Korei jest zbyt ryzykowna, jeśli chodzi o polityczne konsekwencje. Ale nie tyle takie, że wiesz, że nagle wojna, świat się zawali teraz, bo Kim Jong-un... Skakują Sony znowu tym razem. Skakują Sony, ale to jednak są takie tematy, które studia nie chcą tego podejmować, moim zdaniem, z wiadomych przyczyn. Nie widzę tak. Bardziej mi się wydaje, że to jest przyczyn właśnie, żeby Korei nie denerwować. Tak. Jeżeli można pokazać, wiesz, wojnę w Wietnamie, gdzie właściwie tam, wiesz, Amerykańcy im weszli i zrobili z dupy jesień średniowiecza, to czemu nie pokazać tego samego tylko w Korei? Bo wbrew pozorom, jak się robi duże gry, to się konsultuje takie rzeczy też ze środowiskiem, czy na przykład w jakimś kraju ktoś nie uzna tego za jakiś tam akt agresji, no albo coś w tym stylu. Bo no, teraz no, na przykład tak to wygląda, no robisz globalną markę, no to musisz o to dbać. No to nie, no jak robisz globalną markę, to nie możesz Chińczyków wkurzyć, no proste. No to właśnie o tym mówię. No. Nie, jeszcze chciałbym zobaczyć na przykład w Call of Duty za Zatokę Świń, ale to też cały konflikt, całą grę naokoło tego zbudować, to za mało. Black Opsy to przeoczyły, powinno być w Black Opsach. Tak. No zobaczymy. A jeszcze tak na koniec newsów, ja w końcu miałem okazję zaznajomić się z magazynem Pixel. Ja go przewertowałem, bo nabyłem go drogą kupna. O. I przewertowałem go. Powiem ci, że mi się wizualnie podoba. Właśnie wszyscy mówią, że się wizualnie magazyn Pixel podoba i to jest chyba dobre, bo mi się też podoba. Ja mam tą wersję cyfrową na iPada akurat. Jest, ja mam odcyklową papier. Jest bardzo ładnie skrojony. Ja co prawda się jeszcze nie zaznajomiłem z całym. Na razie przeczytałem jakieś pierwsze 30 stron. Ale poziom merytoryczny tych 31 stron jest tak samo... Nie powiem, że słaby, ale jest tak samo kiepski, jak był Secret Service. Niestety. I mówię to otwarcie i głośno, żeby było słychać. Nie podoba mi się treść w Pixelu na pierwszych 20 stronach. Przede wszystkim... Proszę coś z tym zrobić. Nieważna treść, ważne, że ładnie wygląda. Wiesz, proszę coś z tym zrobić. Nie, jeśli chodzi o oprawę graficzną, tu jest naprawdę szacun. I takie pismo się przyjemnie kartkuje, przyjemnie się przegląda, przyjemnie się czyta, jak najbardziej. Ale jak ja czytam wywiad, głośno zajawiany, jedyny w polskiej prasie branżowej wywiad z Clive'em Sinclairem, który zrobił ZX Spectrum, i znowu dostaję pytania zamknięte, które zaczynają się od czy, i dostaję odpowiedzi zaczynające się od tak, no albo nie, które są na maksymalnie jedno bądź dwa zdania, to przykro mi bardzo, ale ja takich wywiadów nie chcę czytać. Weźcie je. Już piąteczek, w co będziesz grał w weekend. I nie chcę po prostu takiego wywiadu czytać. Potem jest drugi wywiad z Marcinem Blachą z CD Projektu, który jest dokładnie tak samo potraktowany. Same pytania. Podobne pytania, zamknięte, totalnie nieinteresujące i bardzo nieinteresujące odpowiedzi, mimo tego, że wiem, że Marcin Blacha potrafi fajnie opowiadać, bo sam z nim kiedyś robiłem wywiad, jak jeszcze Dubscore prowadziliśmy. To jest gościu, który jest szefem chyba scenarzystów, jak dobrze pamiętam, w CD Projekt Red.
I naprawdę ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i jeśli goście z Pixela nie potrafili tych... Złapali na stacji benzynowej. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale to... Jest piąteczek, co będzie dzisiaj grał, nie? Tak. W kolejce, w Biedronce. Tak, także te dwa wywiady po prostu są do... To jest kiepskie, no. No i weź tam zadzwoń do tego Pixela i wyjaśnij im, jak to trzeba wyjaśnię. Zrobić. No to ja podam linka do YouTube'a, jak robiliśmy ten... Nie chwaląc się, jak zrobiliśmy wywiad kiedyś w CD Projekcie, to możecie sobie zobaczyć, o. No. Mm-hmm. Pixel, patrz i ucz się. Pixel, patrz i ucz się. Nie, tam oczywiście nie chcę tutaj się jakoś wychwalać czy coś, ale też nie uważam, że tamten wywiad był jakiś mega zajebisty, ale uważam, że te, które są w Secret Service, są kiepskie, no i tyle. Są nieinteresujące sztampowe pytania i sztampowe odpowiedzi. Do widzenia. Mocne słowa. Nie jest do czytania pismo, tylko po to, żeby leżało ładnie na stoliku, tak samo jak Edge. Ale z tego, co... Jaki on jest czytany. No, tylko, że w Edge'u jednak treści są ciekawe, co ja zrobię. No treści są ciekawe, ale to i tak nikt nie czyta. Nie, ale ten, żeby nie było oczywiście niesprawiedliwie czy coś, ten cały Pixel dalej się tam zapowiada się bardzo przyzwoicie, także to mówię. To jest tylko te pierwsze 20-30 stron, które mi się udało przeczytać do tej pory, a tam dalej widziałem, że są ciekawostki. Potem są twoje ulubione tematy. Historia Half-Life'a, Spectrum, tak. Historia Command & Conquer. Nie, ale też przeczytałem kilka stron z samej końcówki. Tam się wypowiada parę osób. Są takie krótkie felietoniki, mniej więcej w tym samym stylu, co w PSX Extreme są na ostatnich stronach. I one są ciekawe. To jak najbardziej są takie fajne treści, których raczej w internecie się nie spotyka. Podoba mi się, tytuł mi wyleciał z głowy, ale podoba mi się, że jest normalnie dwustronicowa recenzja nowej gry na Atarynkę. 8-bitowy Dungeon Roller. Tak, na dyskietce można kupić. Nie, wiesz co, na przykład... Z kopią bezpieczeństwa na płycie. Jest ten... Cały taki dział, on się bodajże Loading nazywa, czy... No jest taki. Czy Loading Progress, Loading chyba. I tam jest, wymienione są poszczególne rzeczy. Jest wizyta w siedzibie Techlandu, gdzie tam rozmawiali z Tymonem i z Binkowskim o Dying Light'cie, więc no, powiedzmy, że to jest też w miarę ciekawe, chociaż tam jest też wszystko powiedziane, to co Tymon i cała reszta mówili już milion razy w internecie, to jest po prostu dokładnie to samo przewałkowane słowo w słowo, ale mimo wszystko ciekawe. A potem jest zajawka Bloodborne. I z tej zajawki Bloodborne możemy się dowiedzieć, że to będzie kolejna gra Hideo Miyazakiego. Co? From Software. I będziesz mógł w dwóch rękach trzymać broń i tak naprawdę bardzo czekamy na tą grę. Szoker. Tak! Tę grę. No serio, ale ta zapowiedź taka jest. To jest po prostu zapowiedź... Ja naprawdę, brak mi słów. What? Wszystkie te treści, które są jakieś takie okołogrowe i takie o retro trochę traktujące, są fajne, a te, które są takie bieżące, no to jest po prostu dramat. No, aż się tego nie chce czytać. No to nie wiem, czy w takim razie jest problem, że oni się nie mogą zdecydować, dla kogo piszą? Nie wiem, wiesz co, jeśli... No wiesz, bo to teoretycznie, jeżeli piszą dla prawdziwych graczy, to piszą dla ludzi, którzy już to wszystko wiedzą, no to o czym pisać? No właśnie, tam we wstępniaku jest na przykład tekst znowu, że chcą, żeby to pismo było raz, że ładne, że będzie takie, żeby gracze je chcieli kolekcjonować na półce i z tym się zgadzam, jak najbardziej tam są treści, wiadomo, jakieś retro, takie evergreeny, które rzeczywiście, jak przeczytasz nawet za 4 czy 5 lat, to one nadal będą, powiedzmy, aktualne i nadal będzie się je czytać w ten sam sposób. No ale jednak gdzieś tam jest jeszcze miejsce dla tych graczy, którzy to mają kupować, no i oni raczej chyba nie będą czytać tego, że Bloodborne jest grą Miyazakiego i się strzela z lewej ręki. To my też musimy pamiętać, że my to recenzujemy, my, goście, którzy siedzą, wiesz, codziennie, no wiesz, właśnie, ale... przeglądają informacje i wiedzą, o co chodzi, i RSS i tak bardziej. No ludzie, nie wszyscy się tym tak interesują. Tak, no dlatego ja tutaj próbuję znaleźć odbiorcę tych treści i rzeczywiście, jeśli ktoś nie śledzi internetu, no to te informacje dla niego na pewno będą wystarczające. No. To tyle. Ale poza tym, to jest, raczej jest to na dobrej drodze, tak mi się wydaje.
Na dobrej drodze do czego? No do tego, żeby tam jeszcze tam parę tych numerów wyszło, piksela. Okay. Nie, nie, bo chodzi mi, wiesz, o formę... Do końca, tak? Dobra droga do końca. O formę dystrybucji, o to, jak to wygląda i to naprawdę tam się nie ma czego wstydzić, tylko tyle, że no, część tych treści dla mnie jest kompletnie nieinteresująca i zbyt płytka. Patrzcie go. No. No. Mamy jeszcze dwie kwestie organizacyjne, nie? Tak. Jedną kartoflaną. A drugą odzieżową. A drugą odzieżową, tak. Rzucili nowy ten, nowy towar? Do Biedronki, ziemniaki przywieźli. W Ciuchlandzie? Tak. O ile kilogram w tym tygodniu? Pierwsza to zakończony konkurs kartoflany, który wynikł w tym tygodniu. Tak, ale Nie tyle wyniki, co udział i nadesłane prace po prostu przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Bo naprawdę, jak zobaczyłem to, siedziałem w pracy chyba i piłem herbatę, to aż się prawie zakrztusiłem, jak zobaczyłem to zdjęcie z traktorem. Ja pisałem scenariusz planu awaryjnego, gdyby nie pojawiło się nic. Ale widzę, że wszyscy trzymali na koniec, żeby nie musieli później przebijać, więc każdy miał już zrobione i trzymał na ostatni dzień. Dla tych, którzy nas nie śledzą na Facebooku, a powinni, ogłosiliśmy konkurs, w którym do wygrania była kopia Dying Light na peceta. I zasady konkursu były proste. Trzeba było zbudować najwyższą konstrukcję z ziemniaków. Proste. No. Proste. Zgłoszeń było kilka, natomiast najwyższą konstrukcję zbudował, wykonał, ciężko mi określić, Bogumił. Tak, któremu jak dom. Tak, ułożył kartofle w pionie tak wysoko, jak przynajmniej pierwsze piętro. I za tym gratulujemy, dziękujemy za udział. Z Bogumiłem już się skontaktowaliśmy, ustaliliśmy adres, także najprawdopodobniej w poniedziałek gra do niego powędruje. I na wyróżnienia zasługują też zgłoszenia Huberta i Adriana, którzy niższe, ale równie pomysłowe i zajebiste. Ciut niższe, ale również imponujące. No, deptali Bogumiłowi po piętach. Jeżeli ktoś chce obejrzeć prace konkursowe, no to musi zajrzeć na Facebooka. Tak, na profil Formogatka. Tak jest. Jakby jeszcze ktoś nie wiedział. Tak. No, także zaglądajcie tam co jakiś czas, bo wrzucamy jakieś, jak mamy się czym podzielić, to wrzucamy. Zdjęcia kotów wrzucamy najczęściej. Tak, nie jest to na pewno profil typu w co dzisiaj grałeś, bo jest piątek i powiedz co będziesz grał. No wiesz co, ja już planowałem w piątek następny wrzucić. Także tam jest piąteczek, co będzie grano w weekend? Różne luźne rzeczy gdzieś tam, które nam przyjdą do głowy. Czasami te rzeczy przychodzą do głowy gdzieś w trakcie, że nie ma za bardzo jak ich wrzucić nawet na forum, czy gdziekolwiek indziej i one tam trafiają, bo tam jest najwygodniej, najszybciej załączyć zdjęcie, wysłać, czy cokolwiek. Więc czasami nawet z kibla bezpośrednio się postuje na tego Facebooka. O, ile razy. Nie masz pojęcia, ile razy. No właśnie. Gorąco zachęcamy. Jeszcze jedno ogłoszenie. Tak. Takie grubsze nawet bym powiedział. Parafialne, tak, grubsze. Także werbel. Okej. Zgodnie z zapowiedziami... Trzy lata temu, prawie jak Piotruś w Molinu, no. Udało się w końcu otworzyć sklepik z koszulkami. What? W asortymencie jest kilka wzorów podzielonych na dwie grupy. To jest te podstawowe, które składają się koszulki z logo Forum Ogatki, z nazwą Forum Ogatki w wariantach damsko-męskich różnokolorowych. I druga grupa to tak zwana klasyka tematu, czyli wszystko, co związane z naszymi głupimi tekstami, lore podcastu, pomysłami, które przychodzą nam albo czasem słuchającym. Sklepik działa od wczoraj. Wczoraj pojawiła się informacja na forum, także mamy taki rolling start. Dzisiaj wszyscy słuchający oczywiście będą wiedzieć. Pewne przypomnienie pojawi się też na Facebooku. Na Twitterze pewnie też. O. Za niedługo na Twitterze, może też na Blipie, no. Na naszej klasie i Friendsterze. W naszej klasie jest od dwóch dni już. I cisza. I cisza. Na razie nie mam odzewu z naszej klasy. Tak. Także wzorów jest na tą chwilę kilka.
tak żeby nie zawrócić wam w głowie. Zasada, którą przyjęliśmy, jest taka, że jeżeli będą się pojawiać nowe pomysły, będą się pojawiać nowe wzory, to będziemy je uwzględniać, ale nigdy w sposób masowy. Z racji tego, że adres i asortyment, a przede wszystkim ceny są już znane forumowiczom, to pojawiło się też kilka komentarzy odnośnie samej ceny tych koszulek. Właśnie, gnoju, powiedz, ile zarabiasz na tym. Faniaczku. No więc właśnie. Januszu pieprzony, no powiedz. Bo takie było pytanie. Koszulki bez względu na wzór, płeć i kolor kosztują 39 zł i 99 groszy. I od razu zaznaczam. Teraz wszyscy wyłączyli podcast. Nie, dziękuję. Odpowiem na pierwsze pytanie. Tak, na koszulkach jest marża. Zanim odpowiem jaka, może wcale nie odpowiem jaka, to powiem, czemu ta marża służy. Żaden z nas nie rzuca pracy w związku z uruchomieniem tego sklepu. Jeszcze. To mnie nie doszło, chwileczkę. Bo dotychczasowy obrót wygenerowany w sklepie nie sugeruje, żeby starczyło tej prowizji dla nas trzech. Natomiast model biznesowy, który nam przyświeca, jest taki, żeby prowizja naliczona z tych koszulek wystarczyła nam przynajmniej na sfinansowanie kilku koszulek gratis, które będziemy mogli rozdać na forum, na Facebooku i tak dalej w ramach nagród albo nagród pocieszenia w następnych konkursach. To ja pracę rzuciłem, bandyta, a ty chcesz za darmo koszulki rozdawać? I żebyśmy mogli jedną taką koszulkę wręczyć w ramach gratisa, zapłacić za przesyłkę i tak dalej, to tych koszulek musi się sprzedać 8-10. Także macie pojęcie, o jakiej marży mówimy. Także musicie kupić 10 koszulek, żebyśmy nie stracili na tym, że komuś prześlemy jedną gratis. Więc miejcie to na uwadze, zanim zaczniecie się skarżyć. Już coś kombinuje, Janusz. Już kręci, już nie może powiedzieć wprost, tylko na pół. Tak, nasz profil na kapselu nie ma nawet uzupełnionych danych do wypłaty środków, bo nie przewidujemy tego. Wszystko, co, i mówię to w cudzysłowie, zarobimy, przeznaczamy na te same koszulki, które chcemy potem rozdać. Właśnie, a nie podałeś adresu. No właśnie, podaj adres i tak ładnie przyliteruj. Rzecz najważniejsza, to jest forumogadka.kapsel.pl. Tylko nie taki kapsel od butelki, tylko taki sprzedawca kubków bardziej. CUPSE2L. No, kapsel. Forumogadka.kapsel.pl. Tak. No. Pewno w opisie pod nagraniem we wszystkich mediach pojawi się ten adres. W wszystkich mediach, w reklamach będziecie go też widzieć w telewizji. Mam na myśli Face'a i YouTube'a, tak, czyli tam. Tak. Przyszłym roku w przerwie Super Bowl też będzie podawany, także spokojnie. True story. Do mnie idą koszulki, więc wiesz, tutaj będzie w Chicago zaraz szał, pał. No, tam jeśli chodzi... Tą leżankę i się rozłożyć w szybciach. Tak jest. Na pewno będziecie też pytać o jakość tych koszulek, no to jakość jest taka jak wszystkich innych koszulek z kapsela, czyli chujnia. Jak się nie podoba, to możecie dalej nosić te łachy z Biedronki, więc... Tak jest, dokładnie. Note to myself, nie robić biznesów z Majkiem i Tartakiem, bo to wszystkie sekrety wydadzą na dzień dobry. Nie, no oczywiście to my ich nie produkujemy, my ich nie szyjemy sami, tak? To oddelegowaliśmy to do specjalistów, no i tyle. No, my dostarczamy tylko wzory i wybieramy kolory, na których można je wydać. O, właśnie. Chociaż też wszystkich kolorów nie ma, których byśmy chcieli. Najważniejsze, właśnie, nie ma fioletowego. Powiedz o kolorach. Nie ma fioletowego. Dlaczego nie ma fioletowego? Dlaczego niedźwiedzia nie można... Nie ma koloru fioletowego, czyli koloru zaraz po żółtym, najbardziej wiązanego z forumogatką, więc no nasze logo... Nie ma, bo kapsel nie ma takich. Bo kapsel nie ma, po prostu... Nie ma fioletu. W większości przypadków no, kolor czarny i kolor biały są rozdzielone w sklepie, a to z tego względu, że część po prostu napisów, żeby móc się znaleźć na kolorze czarnym, wymaga dodatkowej białej obwoluty. Na przykład. I tak jest na przykład w przypadku logo, które jest w jednym wariancie zakupowym, można je kupić tylko czarne, a w pozostałych wariantach już na wszystkich innych
we wszystkich innych kolorach, to właśnie w związku z tą obwolutą, o której wspomniałem. No na przykład modelu Bajtek nie można kupić na białej koszulce, bo napis jest biały. No. No, ale jak bardzo ktoś chce, to możemy taką zrobić, no już wiesz. Bardzo chce, możemy taką zrobić. Białe, białe na biały. Koszulki są... Białe na białe. Koszulki są w wersjach damskich i męskich prawie że wszystkie. Model Wii ma kilka wariantów, jak już wspomniałem. Czarny, który ma specjalną obwolutę, kolorowy, to znaczy do zrobienia na kolorowych koszulkach, no i jest tak zwany kolor majtkowy. Tak, żeby było śmiesznie, w wariancie męskim jest taki właśnie niebieski majtkowy kolor dostępny tylko na koszulkach męskich, za to w wersji damskiej jest kolor różowy, który jest tylko w wersji damskiej dostępny. Także Wii w wersji majtkowej i w wersji flamingo to są jedyne koszulki, które są niepowtarzalne dla przeciwnych płci. Unikat możecie mieć. Tak, unikat. Cała reszta, jeżeli tylko jest taka możliwość, jest w obu wariantach w tych samych kolorach. Tak. No to też wynika z tego, że testowaliśmy powiedzmy te koszulki jakiś czas temu, zamówiliśmy sobie testowe egzemplarze, no i też sprawdzaliśmy, jak one wyglądają, jak się sprawdzają i tak dalej. No. Niektóre... Tak, po schodach przy muzyce Eye of the Tiger. No. Tak, niektóre, niektóre były już nawet prane. O. I zeszło czy nie zeszło? Jeszcze nie. Teraz już jest tylko majtkowy kolor. Już. Z czarnej się zrobił majtkowy. Miał czarną z logo Formogatki, teraz jest w kolorze majtkowym. Już tylko. Bez loga. Bez loga, tak. Po pierwszym praniu. No. Polecam. Więc jeśli chcieliście się zaopatrzyć w koszulkę Formogatki, to wreszcie macie okazję. Formogatka.kapsel.pl. Zapraszamy. I bawcie się dobrze. Do kupienia już teraz. Tak, do kupienia już teraz, a nawet od wczoraj. Tak jest. To tyle, jeżeli chodzi o newsy, co? No chyba tak. Dzisiaj nie ma kącików, tak jak mówiłem, kupowo-drumatowych, ale za to mamy dużo gier. Pierwszą z nich grał Wojtek i nazywa się Unmechanical Extended Edition. Powiedzmy, że grałem. Odpaliłem. Powiedz ten... coś, że za krapa tam wyciągnął. Z ciekawości, gdyż się pojawiło, a nie było nic innego w tym dniu do grania. Jest to taka bardzo prosta indie gierka o przesuwaniu jakichś elementów. Taki puzzle game. Nie no, szacun. Musisz sobie drogę torować, nosząc jakieś ciężkie przedmioty lub inne, dłuższe, cięższe, żeby gdzieś tam otwierać przejścia dalej. Jesteś takim małym, obcym helikopterkiem, który został porwany gdzieś do wnętrza planety i musisz się z niej wydostać, bo przez tam coś jakiś... Gra, wiesz co, brzmi głupio, gra się fajnie, ale ma jeden bardzo poważny problem. Problem myślę, że to nie jest problem gry, tylko twój. To jest problem dla wszystkich. Problem pojawił się, gdy wpadło pierwsze ciwo, gdy przeszedłem pierwszą planszę. 67,5 punkta. Nie sam problem, że wpadło ciwo, tylko że ciwo było za 66 GS, co mi po prostu dostałem prawie zawału serca, gdyż odpadłem tą pięć listy i wszystkie były za 66. Więc zacząłem kombinować, dodawać, ile wyjdzie, wiesz, szóstek, żeby było pełne, wiesz, 0 albo 5. I gdy doszedłem wreszcie do tego, że łączna ilość zdobytych chivo chyba była tam 30 czy coś, to przestałem grać. Więc nie skończyłem gry, nie skończę na pewno, więc dziękuję za takie gry, które mają niepełne chivo. Jest skandal po prostu, napisałem do tego. Tak nie mogłeś calaka wbić po prostu? I by był spokój? Nie, bo wiesz co, dla świętego spokoju zostałem przy tym, co wiesz, co uratowałem, więc wolałem nie kombinować dalej. Okej. Okay. No, lepiej nie ryzykować. Nie będę ryzykował dalej. Czyli to jest gra o helikopterku, tak? Okej. Okay. Oj, to ładnie żeś podsumował. To później na okładkę to pierdolną, że gra w helikopterku, Formogatka. I będziemy się tłumaczyć znowu jak zwykle. Na pewno będzie. jak zwykle będzie. Nie. A w grę o tron graliście w epizod drugi. Powiedzcie mi, jak tam ten epizod drugi, bo po pierwszym takie były mieszane uczucia wszyscy mieli, a jak ten drugi? Jakie mieszane? Wszystkim się mieszane uczucia, teraz żeś wymyślił. Nie, no mówili ludzie, że były brzydka jest, że w ogóle tak... No bo jest. Zapamiętałeś to, co najgorsze. Znaczy epizod, ten gra ma ten sam problem, co serial i ten sam problem, znaczy może książka ma najmniejszy problem w tym względzie, ale dzieje się w
15 różnych miejscach. Nie? Okay. W związku z tym trzeba przygotować 15 różnych zestawów asetów, bo część się dzieje w mieście tropikalnym, część się dzieje w górach, część się dzieje w lesie, w śniegu i tak dalej. W związku z tym no, zasięg, skala jest na tyle duża, że wymaga też więcej pracy. Dlatego te tła, o których też rozmawialiśmy przy okazji pierwszego epizodu, one wszystkie wyglądają jak malowane pędzlem. Nie? Tak. Znaczy, tylko to, co masz na drugim planie, jest trójwymiarowe. Faktycznie to, co jest na trzecim planie, to już jest namalowane. Znaczy, to wygląda mniej więcej jak sztuka, jak przedstawienie w teatrze w tym względzie. Ale to w żaden sposób nie psuje samej gry i historii. Drugi epizod mi się podobał, bo tak jak już wspomniałem, skacze dużo między bohaterami, skacze między dużą ilością bohaterów i dużą ilością lokacji, przez co Aha. się wydaje, że jest dużo mięsa w tym epizodzie, bo 15 minut masz z tym, 20 minut z tym i tak po kilkanaście razy skacze. To jest bardzo fajne. Aha. Nie było, co prawda, takiego zaskoczenia jak w poprzednim odcinku, bo tam pierdyknęli tak dość serialowo, dość książkowo, ale też było nieźle. To był taki właśnie bogaty odcinek i fajnie zakończony. Prawda, tak. Zakończenie jest bardzo eleganckie. I mam też, podoba mi się to w grze o Tron od Telltale. Tak jak w innych grach od Telltale staram się osiągnąć jak najlepszy wynik, jak to w grze, żeby wszyscy przeżyli, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby wszystko było super, prawda? Natomiast w grze o Tron, mimo moich usilnych starań, wciąż mam wrażenie, że wszystko mi ucieka przez palce. No. To jest pierwsza gra od Telltale, gdzie ja jestem totalnie niezadowolony z tego, jak po skończeniu całego epizodu, z moich decyzji. Zawsze było tak, znaczy przeważnie było tak, że kończyłem epizod i patrzyłem na takie wyniki, jak głosował świat, jak głosowałeś ty. I praktycznie w każdej kategorii byłem tam gdzieś w tych 90% na tak. Nigdy nie byłem w tej drugiej. A teraz kończę już drugi epizod i mam wszystkie te moje wybory, gdzieś tam 2%, wiesz, ludzkości wybrało tak jak ty. Co? Ale faktycznie w głębi duszy nie jestem zadowolony z tego. Nie wiem, dlaczego robię takie wybory. Oczywiście one są gdzieś tam pod wpływem czasu, tak jak te wszystkie gry, ale co bym nie wybrał, to tak po 30 sekundach jestem, kuźwa! Nie, to chciałem, ale nigdy nie cofam. Idę tak jak wybieram, tak idę dalej. Tak. Ja planuję sobie potem to zagrać jeszcze raz, wybierając inne opcje, ale tak jak mówisz, no świadomie, trwale idę, pozostawiając decyzję. Nie, właśnie staram się nie oszukiwać, nie zmieniam tego, że jestem niezadowolony. Siedzę potem i biję się w głowę, głupi, nie? To nie był dobry pomysł. No, ale to jest pierwsza gra, w której mam wrażenie, że przegrywam, nie? Tak. No. Ale to jest interesujące uczucie. Taka odmiana. No, co mi się dalej nie podoba, nie podobają mi się te elementy QTE, te gdzie trzeba na czas. Mam wrażenie, że jest za mało czasu i prowadzi to do tego, że widzisz czarny ekran, a później jeszcze długo ekran ładujący się. Gdyby to było, od razu się ładowało i tak dalej, to okej, mogę gdzieś tam popełniać błędy. Ale jakby ja mam czekać te 30 sekund, aż mi się załaduje scena, żebym ja znowu, wiesz, mógł zrobić ruch gałką w którąś stronę, to nie. To mi się nie podoba, te QTE w tej grze. Prawda. Znaczy nie są na pewno najmocniejszą stroną. Znaczy nigdy tak nie było. Nigdy nie były, no właśnie. Nie były, no. Ale a propos oprawy tej technicznej, to no nie, faktycznie w czasie gry nie zauważyłem żadnego potknięcia, żeby coś się nie załadowało albo coś, ale gry te epizodyczne od Telltale mają taki zwyczaj, że na koniec gry oglądasz trailer następnego odcinka. I tam już była tragedia, bo jak to trailer jest szybko zmontowany i to nie jest film, tylko to jest scenka odgrywana na silniku, więc jak się zmieniają się okoliczności i aktorzy, to szybko przeskakuje między i po prostu między tymi scenkami i tam już silnik nie wyrabia. Ale to jest to samo, co było w Borderlandsach. No tak. Wczytujesz grę, wczytujesz save'a, już słyszysz głosy, ale jeszcze nie ma obrazu. Pojawia się obraz i jeszcze raz leci to samo audio, wiesz, nie dograłem, obrazu do ten, więc jeszcze raz leci audio i to za każdym razem.
To jest a przy tych scenkach, gdzie ładujesz save'a i masz na przykład to QTE od razu, to zapomnij, no. Nie? To musisz paść, wczytać jeszcze raz i dopiero wtedy możesz coś tam wybierać. No. Czyli w tym względzie Telltale pozostaje Telltale. No, technicznie leży, ale fabularnie tam wyborowo jest fajnie. Dalej twierdzę, że ta gra jest kopią Starków, znaczy opowieść tych postaci, tych cali Forestowie, to jest jeden do jeden Starkowie, tam kilka może elementów, detali jest pozmieniane, ale to jest, na tym bazuje, mam wrażenie, ta historia, czyli też takie historia rodzeństwa, która staje strasznie po dupach i oczywiście musimy im kibicować od samego początku i o nich tam troszczyć i martwić i robić dla nich jak najlepiej, a nie... Znaczy w odróżnieniu od książki i z serialu nie ma czegoś, nie jesteś w stanie się postawić w roli drugiej strony, bo jej po prostu nie ma. Znaczy właśnie to mi się wydaje, tak tłumaczę to, o czym rozmawialiśmy, że te moje wybory nie są, nie jestem z nich zadowolony. Mam wrażenie, że czytając książki wiem, na czym polega gra w tron, mm-hmm. nie? Mm-hmm. Czyli nie wygrywa się sentymentami, nie zawsze, wiesz, to, że ktoś jest piękny, kochany i wiesz, i płacze w kącie, to znaczy, że powinniśmy mu kibicować. To jest dużo większa gra i trzeba stawiać, powiedzmy, na pionki, które są większe niż na... No tak, ale żeby ta gra była bardziej podobna do książki albo z serialu, to musiałbyś skakać między Foresterami, a tym drugim klanem, który chce zająć ten las, prawda? I wtedy to faktycznie miałoby wymiar gry o tron, bo mógłbyś kibicować albo jednej ekipie, albo drugiej, a tu nie masz wyjścia. Foresterowie to jest twoja no. drużyna i musisz grać tak, żeby oni wygrali. A jak ja czytam grę o tron i oglądam, to kibicuję Lannisterom, a nie Starkom, no. Widzisz, a tutaj... Nie masz serca, więc to jest akurat... Ja zawsze byłem bez serca. A w grze takiej opcji nie masz. Nie? No. Ale to nie zmienia faktu, że gra jest bardzo fajna. Okej. Okay. Nie to co... Nie to co te gówno z plusa. No, słucham. No. Bo to ma bardzo ładną oprawę graficzną. Czy gameplay nie nadąża? Tak, mówimy oczywiście o grze Apotheon. Apotheon. Bo taki ma tytuł to coś, ale ja... Moje zdanie będzie bardzo wypaczone, bo ja byłem w stanie z tą grą wytrwać 1,5 minuty, no może z 3. Czy zdążył się pierwszy etap załadować, czy mówimy o czystym gameplayu? Nie, no to mówimy o czystym gameplayu, tak. Ja pograłem trochę więcej, ale mam podobne odczucia, co ty. Ta gra przede wszystkim moim zdaniem jest przerostem formy nad treścią. Znaczy widać, że był pomysł, nie? Zróbmy grę, która wygląda jak malunek na wazie tej takiej gry. No i to jest w sumie wszystko, ale na pewno jest tam pomysł tego typu, że zbieramy bronię, że możemy walczyć dzidą, jakimś mieczem, tarczę chyba też mamy później, tak? Tak, jest tarcza. Więc możemy rzucać chyba nożami i tam... No jest to dosyć skomplikowane, mimo tego, że gałkami jeszcze sterujemy dodatkowo. Ale to jest platformówka? To jest platformer 2D, taki klasyczny. Beat'em up też, taki, bo plus jednak walczy. Obijanie się po mordach. No. Tak jest. No i sterowanie jest na tyle niewygodne, że mnie odrzuciło. No właśnie największym problem tej gry jest sterowanie, bo raz, że ta walka jest strasznie koślawa i najczęściej łapałem się za tym, że gdzieś maszowałem batony zamiast jakoś to, powiedzmy, logicznie walka grać. Walka mogłaby być fajna, gdyby tempo gry nie było takie szybkie, bo ja mam wrażenie, że tutaj cały czas się szybko idzie, biegnie, cały czas ktoś krzyczy, gdzieś tam coś się pali, jakieś okrzyki a tu trzeba się chwilę zastanowić, co ty chcesz zrobić tak naprawdę, czy chcesz tą dzidą rzucić, czy może broń byś chciał zmienić, znaczy, bo teraz to nie jest innego? Tak, że on zawsze wali przed siebie, nie? Że masz przycisk i on gdzieś tam bije przed siebie, tylko musisz jeszcze właśnie gałką operować na jakieś tam ukosy, nie? Samo czyli... operowanie gałką jest jak najbardziej spoko, tylko mówię, tempo gry w ogóle nie współgra z tym, co tam się tylko na tych gałkach brakuje oczekuje. Chyba najbardziej lokowania na przeciwniku, żebym mógł jakoś tak z nim, wiesz, powiedzmy, tańczyć, nie? Się bijąc. Mhm. Ja cały czas gdzieś tam próbuję go uderzyć, on robi krok do przodu za każdym takim pchnięciem tam dzidy czy noża i właściwie stoję plecami już do niego w pewnym momencie i staram się cofać i to tak...
Właśnie to jest bolączka tej gry. Tak samo te całe mówi, że jest zbieranie broni, tarczy, rzucanie jakimiś tam nożami czy buteleczkami, które podpalają. Ale cały ten system zmiany tej broni i jest niewygodny, się tak. Jest cholernie niewygodny, jest nasrany tych ikonek na dole. Ja nie wiem, czy teraz leczę, wiesz, czy mam buteleczkę wybraną na leczenie życia, czy rzucanie, wiesz, czy trzymanie tarczy, to jest strasznie skomplikowane. Tak, bo one wszystkie są tego samego koloru, no bo jest taki styl graficzny zrobiony. No, no. Tam się tylko kształtami odróżniają. Sprytnie. No. A czy jakaś narracja jest, czy wszystko jest opowiedziane na, tak, z tej samej perspektywy, z której gra jest? To ja ci nie opowiem, niestety. No jest, znaczy nie ma jakiś tak, że narrator jest, tylko oczywiście spotykasz NPC-tów, którzy tam mówią, nie? Tam jest oczywiście, jest intro, że tam, no takie, wiesz, patetyczne, że tu Grecja, o, bogowie się wkurzyli, będziemy teraz walczyć, no i to mniej więcej coś takiego. Znaczy, że bogowie coś tam, wiesz, się obrazili i gdzieś nagle zniknęli, a jak zniknęli bogowie, to oczywiście ludzie się zaczęli tłuc między sobą, bo nikt ich nie ochraniał i teraz, wiesz, twoja wioska została napadnięta i broń się, nie? Masz tu dzidę i napierdzielaj. Rozumiem. No to jest... Ładnie wyglądająca gra, koszmarnie. Ja kompletnie nie rozumiem ocen typu 9,5, jak, bo chyba Polygon dał 9,5 tej grze ocenę. Ja nie wiem, jaką oni miarkę przykładają do Polygonowi się ostatnio coś strasznie... Do oceniania tego. Coś im się tak ostatnio pokiełbasiło, bo Dying Light też im się wcale tak bardzo nie podobało. No tam Dying Light miał różne oceny, miał i... Bardzo podzielone zdania były, przede wszystkim wśród dziennikarzy, a graczom się raczej podobało, tak? No, tak. Przynajmniej Metacritic tak wskazywał jeszcze jakiś czas temu. Ale zawsze jest jakieś tak, każdy ma swoją stronę, gdzie powiedzmy ocena i zdanie o grze się gdzieś tam zgadza z twoim. I tej strony się trzymasz, bo powiedzmy on jest pisany tak pod ciebie. I moim przez długi czas był Polygon, zwłaszcza artykuły Artura Gisa. Chciałem powiedzieć, że jeszcze najbardziej boli, jak to jest ta twoja strona, ale jak jeszcze czytam, patrzę, o, dziwna ocena. I jeszcze Artur dał taką dziwną ocenę. A Arturowi się ostatnio coś widzę strasznie pokiełbasiło i totalnie nie zgadzam się z niczym, co pisze i jakie oceny wystawia. No wiesz, masz prawo się nie zgadzać. No. Tak jak, bywa. Jak wszędzie. Tak sobie oceniali. No ale moim zdaniem ta gra, już to nie tylko o Polygon chodzi, ale tak ogólnie zbyt wysokie oceny zbiera. No chyba, że się ludziom na tyle podoba, może to my jesteśmy dziwni. A może później jest, wiesz, może później się z tego robi jakiś taki, nie wiem, Dark Soulsy coś powiedzmy, ciężkie, wiesz. O, na przykład. Albo Kart Racer. Ja też od razu mówię, że nie grałem na tyle, więc nie chcę do końca jakoś, wiesz, się wypowiadać. No. Tak. To, co widziałem, to nie bardzo mi przyszło do... Nie, ale w Rogue Legacy graliście dłużej? Graliśmy, tak. Ja pograłem dosyć długo. Myślę, że nawet z półtorej godziny chyba. Rogue Legacy skończyłem, ale to jeszcze było na PC. No, na PC, bo to jednak gra już ma kupę miesięcy. Więc tu będę bronił. Kukubar będzie bronił. Mi się Rogue Legacy bardzo podoba pomysł na to wszystko, że idziemy tak długo, jak zginiemy, zamek nam się generuje losowo, powiedzmy, i sobie tam hasamy po nim tak, aż się nie uda, bądź uda potworkom nas zgładzić. Po czym wracamy na sam początek i wszystkie pieniążki, które udało nam się, bo tam się złoto zbiera, wszystkie pieniążki, które udało się zgromadzić, możemy wydać na upgrade zamku, na upgrade kowala, na upgrade czarodziejki. Postaci. Dostajemy postaci, tak, dostajemy jakieś magiczne umiejętności. I po to, żeby nas razem ci się udało dalej zejść, tak? Tak, dokładnie. Także ta mechanika jest bardzo ciekawa i ten zamek naprawdę można rozbudowywać i rozbudowywać. Ja tam miałem kilka poziomów czegoś rozbudowane, ale włączyłem sobie tak z nudów, totalnie wieczorem kiedyś usiadłem i włączyłem sobie streamy. Akurat ludzie grali w Rogue Legacy, no bo pojawiło się w plusie, to sporo streamów z Rogue Legacy latało po PlayStation. No i tak zacząłem oglądać i koleś grał tam chyba z półtorej godziny, tak wiesz, non-stop, a jeszcze była kamera, on leżał na kanapie tak bokiem, nie? I tak wiesz... Po prostu prawie jak Teresa X. Szacunek, bo ja tak próbowałem grać, to ręka tak, boli. Tak, on tak leżał i wiesz, i biegał w tego Rogue Legacy, ja patrzę, on tam 5000 monet ma, nie?
Ja tam jak zachodziłem, to mi się udawało zdobyć 500, 700, 800 czasami, a koleś tam... A to początki, wiesz, jak dalej... Tak, początki są trudne, im dalej, tym łatwiej. Tym bardziej, że fajne, bardzo mi się podoba ten pomysł na postacie, bo tam za każdym razem gramy kimś innym i możemy sobie wybrać, że chcemy mieć dziecko tego, które zginęło, on tam losuje atrybuty, losuje imię. No to jest ten główny feature właściwie tej gry, że gramy swoim potomkiem postaci, która zginęła tak wcześniej. Tak jest, dokładnie. I tam się non-stop ginie, nie? No bo to taka jest konstrukcja gry. Nawet jest pucharek za 20 zgonów. No ale dla mnie ta gra się na tym wszystkim kończy, ponieważ sama mechanika rozgrywki jest klasyczna, do bólu powtarzalna i bardzo prosta, zbyt prosta i nudna bardzo szybko. Nie, nieprawda. Niestety. Mam wrażenie, że jest bardzo prosta i dzięki temu, gdy zginiesz, chcesz lecieć dalej, a nie czujesz tak, że jakoś... No właśnie, wiesz co... I że nie, jest to karo. Tak, jasne. Chcę lecieć dalej, ale tak naprawdę miałem wrażenie po tej półtorej godzinie, że tam więcej nic nie ma dla mnie i wyłączyłem, raczej nie włączę tego z powrotem. No jest, a doszedłeś do bossów, widziałeś wszystkich bossów, żeby otworzyć bramę. No nie, no wszystkich nie widziałem, ale z bossem walczyłem, tak, jak najbardziej. Z jednym, tak? Z jednym. Okej. No, gówno widziałeś, że tak. No gówno widziałem, no widzisz, no ale no gra mnie nie zachęciła, no to co ja mogę, no ile mam jeszcze jej poświęcić? Okej. Okay. Wiesz, mi się podobało. Jeżeli gra mnie złapie na czymś takim, że ginę, idę dalej, ginę, idę dalej, ginę, idę dalej, tak jak Binding of Isaac. Jak tak, Binding of Isaac, czy nawet jak nie o tym myślałem. Nie, Thousand and One Spikes. Jak się nazywało to? To takie ciężka gra, to też wszyscy streamowali. Dark Souls. Nie Dark Souls. Też taki z boku, 2D? 16-bitowa grafika. Wiem, ale nie mogę sobie przypomnieć. Volgar the Viking. O kurde, ten wszystko wymienił, tylko nie ten tytuł. Nic nie mów. No. Nieważne, ja wiem, że słuchając nas teraz krzyczą pewnie tę nazwę tej gry. No sorry, nie przypomnę sobie. W każdym razie, jeżeli taki roguelike się znajdzie, który ja nie czuję, że się męczę, tylko mam jeszcze, chcę jeszcze raz, teraz mi się uda i lecę dalej, to jak najbardziej na plus. A tak było właśnie z Rogue Legacy, które skończyłem całe, doszedłem do końca. Okej. Okay. Nie, no to fajnie. Bardzo fajne zakończenie, jest bardzo takie, what? Mi się podoba na pewno w Rogue Legacy to, że to jest taka gra, która nie próbuje nic na poważnie brać. Tak jak ten Apotheon próbuje na poważnie i to kompletnie mu nie wychodzi. Tak tutaj masz wszystko z przymrużeniem oka i dopóki te gry indie są z przymrużeniem oka, to one są dla mnie fajne. A wszystkie te, które się silą na jakąś fabułę, jakieś cutscenki czy cokolwiek, no to tam wieje nudą już po 10 minutach. Ale nie możesz zabronić próbować. No nie, no pewnie, że nie mogę. No, kiedyś komuś się uda. Także nie, generalnie Rogue Legacy... Ja nie polecam, ja nie lubię takich gier. Ja też polecam na pewno, żeby sprawdzić, a nóż widelec kogoś chwyci, tak jak Kubara chwyciło, to będzie się dobrze bawił. To jest fajny tytuł. Tylko mówię, no to jest... Wiesz, bo to też zależy, ile grasz w takie gry. Jak nie obcujesz z tymi platformerami na co dzień... Wiesz, to teraz mi się przypomniało, jak to wyglądało. Był początek gry u mnie i było faktycznie takie, że ginąłem gdzieś na tym pierwszym lochu, tym takim zamku. I też mi się wydawało, kurde, no to jest taka gra, że tutaj cały czas ginę w tym miejscu i to właściwie, wiesz, dupę obić. Raz mi się uda coś tam zaoszczędzić i kupić, ale takie ginięcie. A później się okazuje, że tych lochów, lokacji na zewnątrz zamku tego, wiesz, i jakieś podziemi i jest i piekło i tak dalej, tego jest więcej i twoja postać jest lepsza i już lecisz później jak przecinak właściwie, bo ty masz takie zdolności później, że możesz faktycznie tam, wiesz, ciachać i ten. Jest naprawdę w tym momencie mnie wciągnęło i skończyłem całą. To jest taki był moment, że o, fuck, fajne to jest, podoba mi się. No możliwe, że musiałbym... Może jeszcze tak, może powinienem jeszcze trochę pograć tak na dłużej, żeby mnie właśnie chwyciło gdzieś tam dalej. Bo tak z kolei z Binding of Isaac też było tak na początku, że o Jezus Maria, to znowu to samo i tak dalej, a później ta gra ma tak niesamowity lore i jakieś takie tyle zakończeń różnych i smaczków, że Tak, to na pewno. No ale tak jak mówię, jak ktoś jest za pan brat z tymi wszystkimi platformówkami, no to może mu się wydawać, że to jest kolejny ten sam typ rozgrywki i nic poza tym.
No nie, bo sam ten fakt tych takich, wiesz, jakichś niedoskonałości genetycznych, no, wiesz, gdzie wybierasz kolejną postać i to, że to jest jakiś taki główny smaczek. Nie, ale to akurat szybko jest fajne. Szybko znajdujesz postać, bo wiadomo, że są też klasy, jest tam barbarzyńca, czarodziej, wiadomo, że te dzieci się rodzą z jakimiś takimi innymi podklasami. Szybko znajdujesz swoją taką klasę ulubioną. Szybko też widzisz, które jakieś niedoskonałość genetyczna jest coś, co nie będziesz grał. Giniesz od razu. Spelanki. Spelanki, dzięki Bogu. Ach, ty o spelanki mówiłeś, o Jezu. Spelanki. Przypomnę, że wymieniłeś Dark Souls, Volgar the Viking. Spelanki. Chariot. Chariot. No, spelanki to jest taki chariot, tylko że bez wózka. Bez wózka, no tak, tak. No. A ten, wracając tak do tych cech i jakichś ułomności genetycznych, mi się bardzo podobało to, jak miałem cechę taką, że ten gościu jest niby zajebisty, trochę mocniej wali, ale ma wadę wzroku, nie? I tak idziesz... Nic nie widać, tylko rozmazane, no. I takie wszystko rozmazane jest, to zaraz obok ciebie, które jest, to widać to dobrze. To jest dobre. A kawałek dalej widać takie rozmazane, tak jakbyś nie dowidział, to bardzo fajne. Tak. Albo... samo było takie, że jak przypierdoli to Inoros, ale jest niestety karłem i nigdzie nie można doskoczyć. Tak, dokładnie. Albo jest takie coś, że... Trololo! Że masz... Nie widzi w trójwymiarze. I wszystkie animacje, które są takie jakby... No to i tak jest płaskie, no. Ale tak. On się odwraca i masz wrażenie, jakby ktoś kartkę obracał. Taki się robi płaskie. Także, no jest masa takich smaczków. To właśnie wszystkie te dzienniki, które tam się zdobywa i zbiera, też są dosyć śmiesznie napisane. Co ciekawe, gra jest w polskiej wersji językowej. Jest przetłumaczona. No. Nie, także spróbujcie. Rogue Legacy spróbujcie, bo warto. Jest na pewno. Znaczy, to nie jest taka gra warta na uwagi. 5 minut. To trzeba się jednak wkręcić w tego typu gry. To trzeba grać. To są tego właśnie jak no, ale jest do sprawdzenia z Afriko, to można sprawdzić jak ciągnie, nie? Tak jest. Ale jak jesteśmy już przy indykach, możemy od razu przeskoczyć ten. Też do takiego roguelike'a. Do Escapista, o którym żeśmy rozmawiali w zeszłym tygodniu, w zeszłym podcaście. Powiem ci, że... że się zapowiada fajnie, a jak wyszedł... Powiem ci, że koncepcja tej gry mi się podoba, ale boję się, że jak ją odpalę, to nie będę mógł w to grać. Wiesz co, właśnie, koncepcja jest ciekawa i sam pomysł mi się też podoba, bo tak jak mówiliśmy, to jest gra o ucieczce z więzienia, czyli momentalnie myślisz filmy z Clintem Eastwoodem, myślisz Prison Break i to wszystko jest. To wszystko jak najbardziej jest. Oczywiście nie robisz, nie tatuujesz sobie pleców na Skazani na Shawshank. Tak, tak. Ale wszystkie te właśnie triki z tych filmów, seriali, to wszystko jest. Czyli jakieś takie obserwowanie, jak chodzą strażnicy, albo przekopywanie strażników, albo robienie kumpli wśród jednych gości, którzy obok ciebie siedzą, albo robienie nieprzyjaciół z innych. Jedni sprzedają takie rzeczy, inni sprzedają takie rzeczy, więc trzeba też balansować między tym, jak bardzo cię lubią. Wywołać bijatykę jest bardzo prosto na stołówce w czasie jakiegoś lunchu czy obiadu, więc to nie jest problem. Do tego dochodzi budowanie przedmiotów, czyli właściwie z wszystkiego można coś zrobić i trzeba samemu... Jak w Dying Light'cie prawie. Jak w Dying Light'cie, no. Zaczynasz właściwie w celi, gdzie masz sraj taśmę i szczotkę i jak pierdykniesz, jak weźmiesz szczotkę do ręki, pierdykniesz w nią ścianę, to się urywa ten powiedzmy szczotka i masz już masz ten Shiva. Shiva masz pierwszego. To już masz pierwszą broń, już możesz wyjść, wiesz, na śniadanie, nie? Z tym, bo ciężko się ruszyć bez niczego w więzieniu, bo jak to różnie bywa. I cały ten system pracy, że możesz sobie jakąś pracę wybrać i tam w pralni, gdzie właściwie jak obracasz ciuchami, to już można wziąć jeden ciuch, dolać bliczu, czyli tego rozpuszczalnika, on się robi biały, wtedy jakiś tam robić inne, jakiś tam zerwać plakat i z niego zrobić niebieski barwnik i już masz niebieski strój, a niebieski to już jest blisko tych strażników, już możesz, wiesz, próbować w nocy się gdzieś tam, wiesz, chodzić. Aha. No tych rzeczy jest pełno, jakichś takich właśnie, chcesz mieć przerwę, to dajesz się, żeby ci zlali mordę i od razu lecisz do szpitala i wtedy już nie musisz być w jakimś konkretnym miejscu, ale możesz wyjść, nie, z tego powiedzmy, gdzie się leży na tych łóżkach, po jak ci zleją mordę. Więc... Ale do roboty już wtedy nie musisz iść i masz czas. Nie musisz iść do roboty, tak, nie masz czasu, ale wtedy nie ma już strażników, bo wszyscy pilnują powiedzmy stołówkę i możesz spokojnie chodzić i obrabiać komuś cele, nie, albo się próbować, wiesz, gdzieś tam włamać w jakieś inne miejsce.
jest cały system rur takich wentylacyjnych, gdzie się możesz dostać, ale to nie jest tak, ciężko jest otworzyć taką kratkę, bo trzeba poświęcić na to kilka widelców, a widelce są plastikowe na stołówce, więc one się łamią, wiesz, po pierwszym przekręceniu śrubki. Więc 20 lat. Trzeba z 8-10 takich plastikowych, wiesz, noży idzie na otwarcie jednej kratki. Ale to też nie jest tak, że otworzysz kratkę i wiesz, i możesz ją zostawić, bo masz częste naloty na twoją celę, więc musisz zrobić z jakichś takich papierowych, powiedzmy, form sztuczną kratkę, na którą nakładasz na miejsce tej starej, wiesz. No, o wszystkim trzeba, wiesz, jest tak rozbudowana gra niesamowicie, no. Więc tych detali jest po prostu niesamowita ilość. Niesamowita ilość jest przedmiotów w tym więzieniu, z których właśnie można robić rzeczy, bo od jakichś takich głupich, które się nie przydają do niczego, każdy właściwie ma misia. Nie wiem dlaczego każdy więzień ma przy sobie misia, Marko, albo pseli, albo przy sobie. Nie, właśnie to jest po prostu miś, nie? Albo jakieś takie zdjęcia rodzinne, albo coś, albo po prostu właśnie... Czy to jest tak, że to jest jedna gra, jedno więzienie, czy to są misje? Ucieknij z tego, potem... Wiesz co, to są misje, a misje polegają na tym, że jest inny rodzaj więzienia. Zaczynasz w jednym, które jest powiedzmy takie dość luźne. Ale, ale powiedz mi, czy to jest tak, że w tym, na przykład zaczyna się misja pierwsza i wszystko działa w tym więzieniu zawsze tak samo. Czyli mogę wejść na YouTube'a i zobaczyć, że ci strażnicy mają zmianę od drugiej do szóstej. Możesz, zawsze tak samo w tym konkretnym więzieniu, tak? Tak. Czyli jest zawsze właśnie... Dla każdego więzienia jest na obserwowaniu. Tak, cała gra polega na obserwowaniu czasu, bo leci czas tam rzeczywisty, powiedzmy oczywiście minuta to jest sekunda, nie? W tym sensie. I zawsze o tej samej porze jest zawsze to samo wydarzenie, czyli jest powiedzmy, są prysznice, jest jedzenie tam lunchy, obiadów, śniadania, kolacji. Są dwa spotkania na placu grupowe, gdzie oni tam wiesz, patrzą kto jest, kogo nie ma, więc na tych zawsze trzeba być. To właśnie na tym polega gra. Albo zrobić kukłę z papieru toaletowego. Masz kukłę do robienia jako ty śpiący. Można robić tratwy. Oczywiście jestem w pierwszym więzieniu, gdzie wiesz, nie jestem w Alcatrazie. Nie ma wody, ale zbudowałeś tratwy. Nie ma wody, no. Tak jak mówię, no właśnie misje polegają na tym, na więzieniach. To pierwsze, w którym jestem, jest takie mało, powiedzmy, jest mało strażników, dużo jest wolnego czasu. White collar takie więzienie. A tak klikałem dalej, które są zamknięte, niedostępne, bo oczywiście trzeba przejść to pierwsze, żeby następne odblokować. To są właśnie takie typu Alcatraz, albo typu jakieś tam, no, gdzie właściwie nie do ucieknięcia, nie? I trzeba kombinować. Triple Max. No. To co mój jest problem, w tej grze nie tak? No właśnie, mój problem jest z tym, że ja nie wiem, czy to jestem ja i moje ADHD, czy po prostu, ale strasznie mnie nudzi to obserwowanie tego wszystkiego. Ja bym chciał, żeby coś robić. To jest chyba twoje ADHD, no. A nie, wiesz, dzień za dniem, wiesz, takie jakieś, nie mogę znaleźć przepisu na nic nie mogę właściwie budować. Cały czas się leję z kimś, wiesz, wpadłem w jakiś taki tryb, że jednego zleję, on przychodzi z kumplami, zaczyna mi się lać, jedną wygram, jedną przegram, leżę częściej w szpitalu niż... Musisz się zaklumpować z tym, z bractwem aryjskim, no, żebyś miał wtedy ochronę. To poza tym są jakieś takie sytuacje właśnie, że gdzieś tam, wiesz, jest czas na siłownię, też musisz na siłownię, żeby tam, wiesz, podbudować sobie statystyki, bo twoja postać też ma statystyki, tam inteligencję, którą podbudowujesz przez czytanie książek albo przeglądanie kotków na internecie, dosłownie, oglądasz kotki na internecie. Jak na internecie, w więzieniu? No jest sala z internetem, są takie dwa komputery, gdzie można... Oni mają tam lepiej niż ja, no. Dlatego mówię, to pierwsze więzienie jest takie, wiesz, dość, wiesz, luzackie. Na siłowni budujesz albo mięśnie rąk, które poprawiają, wiesz, lanie się po ryjach, albo biegasz na bieżni i dzięki temu się szybciej porusza twoja postać, co też jest ważne. No ale są właśnie takie, kogoś zlejesz, później idziesz na siłownię, ktoś ci przyjdzie, zleje, od razu lecą wszyscy strażnicy i leją obu, nie? Bo wiadomo, oni nie będą wybierali, kto zaczął, a kto nie. A jak cię zleją, to tracisz wszystko, co masz przy sobie. Wszystkie szenki, które, wiesz, budowałeś, zbierałeś, wiesz, przez 5 dni budowałem jakiegoś takiego nunczaka z żylatkami. Jakaś kupka bijatyka, wiesz, na stołówce i mi, wiesz, dojebali i straciłem wszystko, nie? Ale powiedz mi, czy to jest tak, no... Załóżmy, że 2 godziny czasu rzeczywistego zajęło ci obserwowanie i stwierdzasz, okej, mam wszystko, wydaje mi się, że mam plan. Nie mam. To grałem 8 godzin. Ale wiem, no okej. Do tego, jak wyjść. Aha, nie, bo jestem ciekaw, że to jest tak, że pierwsze więzienie.
I zastanawiam się, czy to jest tak, że obserwowałeś, wydaje ci się, że wszystko masz, przystępujesz do egzekucji, nie wyszło ci, ale masz save'a, potem z drugiej strony po co mieć save'a? Jest save za każdym razem, jak rano wstajesz, to jest auto, tego dnia zaczynasz. Powiedzmy, tylko ten dzień trochę trwa, to nie jest tak, że on, wiesz, myka w mgnieniu oka, wiesz. A możesz się położyć do łóżka i czas minie, czy coś? Kładziesz się, nie, nigdy nie mija czas. Możesz się położyć, żeby sobie odzyskać staminę, wiesz, ale nie mija wtedy czas. Więc każdy twój błąd jest, wracasz do pierwszego dnia i ja nigdy nie wiem, czy właściwie już moja przygoda nie jest zrypana, nie? Czy po prostu nie popełniłem za dużo błędów wcześniej, czy nie. Znaczy gra ci tego nie sygnalizuje, nie? Gra mi w ten żaden sposób nie sygnalizuje. Na przykład nie wiedzieć, czemu nagle jednego dnia straciłem moją robotę w pralni, która była niezłą robotą. Dużo się nie robiło, wiesz, kilka ciuchów do pralki, miałeś dostęp do środków chemicznych. Ktoś inny zapłacił dwa wagony fajek i nie masz już tej pracy. No i może, no i straciłem pracę i nie wiem, czy powinienem, wiesz, w tym czasie, jak miałem tą pracę, nazbierać jakąś, wiesz, dużą ilość bliczu, albo, wiesz, albo ciuchów, albo cholera wie czego. No nie wiem. 16 galonów rozpuszczalnika w celi. Kilka godzin w tym pierwszym więzieniu i na końcu się okaże, że dałem dupy już, wiesz, trzeciego, to... Jakbyś dał dupy trzeciego, to już by cię wypuścili dawno. Żadnych jakichś takich seksualnych nie ma ten w tej grze. A, nie ma, okej. Myślałem, że to symulator. No. No. Że jakaś popierdółka, a nie uciekanie z więzienia. No. Niektórych rzeczy chyba nie mogli po prostu wrzucić. Właśnie mój plan tak. I nauczyłem się, powiedzmy, doszedłem metodą prób i błędów do tego, jak się robi kilofek, wiesz, mały taki kilofek. Więc zaczynam robić dziurę w ścianie. Znalazłem, nawet jakimś cudem udało mi się znaleźć plakat, przehandlowałem przez coś innego. Zbytni spisz. To jest mój pomysł, tylko to bierze tak masakrycznie dużo czasu, wiesz, tylko tym kilofkiem robisz, wiesz, po prostu tak małe dziurki, że no, może na tym to polega, może ja po prostu moje ADHD nie wytrzymuję i wiesz, i może to jest gra o cierpliwości i takim, wiesz, mozolnym budowaniu jakichś, wiesz, dalszych rzeczy, no nie wiem. Tak jak, no, to jak opowiadam, to aż sam się nakręcam, mam ochotę grać dalej. No właśnie w związku z takimi grami jak Escapist ubolewam nad brakiem dem na live'ie teraz. Bo ja bym to sprawdził, gdyby było to pierwsze więzienie na przykład w ramach dema, ja bym sprawdził, czy ja usiedzę, czy mnie dupa. To pierwsze więzienie to masz 20 godzin gry, nie? No wiem, no ale więzień jest tam X, prawda? Także... No więzień jest chyba 5 czy 6 takich no. I dalsze tym jest nawet ograniczenie czasowe mogłoby być na 20 minut czy na pół godziny i już. Nic byś wtedy, nie, 20 minut to jest zdecydowanie za mało. No, okay. 20 minut to trwa jeden dzień. No to godzina, no niech będzie. Wystarczyłoby chyba do podjęcia decyzji, czy chcę w to grać dalej, czy nie. Możliwe. Tylko to może być też taki sam problem, jak na przykład z Rogue Legacy, nie? Który łapie gdzieś tam, wiesz, po pewnym czasie, albo Binding of Isaac, który też gdzieś tam po jakimś czasie dopiero widzisz, jak ta gra jest zrobiona, rozbudowana i dlaczego właściwie fajnie się w nią gra. Mhm. A nie po godzinie, no. No ale nie było. Ja jeszcze dam szansę, nie poddaję się, bo podoba mi się pomysł i chciałbym się w to jakoś tak trochę na dłużej wziąć. To jest na PlayStation i Xboxie? Chciałbym z innego więzienia spierdolić. Okay. To jest na Xboxie na pewno. Na pewno, ale na PlayStation nie wiem, czy to jest. A być chyba, to jest chyba czasowy, co? Czasowy ekskluzyw, tak. No podejrzewam, że w plusie to... prędzej czy później. 15 baksów w ciemno nie dam, nie? Poczekaj. Nie, no jasne, to jest całkiem sporo. To powiem, tym bardziej, że w Polsce to pewnie też tam z 69 będzie kosztować. Był pre-order, jak zrobiłeś pre-order, to był 10, dychę kosztował. Co mi się podoba, bo to jest ostatnio jakiś taki, widzę, się pojawia coraz częściej, na Xboxie przynajmniej, że pre-ordery są kilka dolców tańsze niż... Ale to jest jak najbardziej zachęta dla kogokolwiek. A jak ja widzę u nas pre-order za 299 zł, no to niech się pałują. No. W Polandii kosztuje 66 zł. No, właśnie. 66 zł to wiesz. No to już jest taka kwota, że faktycznie trzeba przemyśleć. W ciemno na pewno tyle nie dam, nie? No. Poczekamy, aż będzie za 4 dychy. Tak. Więc właśnie rzuciłem też okiem na jakieś recenzje inne, co sądzą ludzie. Czy to ja jestem jakiś taki, się odbijam? Czy to wszyscy... ja jestem jakiś niedorobiony, czy to ta gra jest niedorobiona? Ja jestem niedorobiony, więc to akurat nie to pytanie, nie? Tylko czy gra.
Ale wszyscy raczej chwalą i dość wysokie oceny są, po 8 i tak dalej, i tak dalej. Więc, a Potiona też wszyscy chwalili. A to też jest prawda. Tusze. Tusze. No. Dobrze, tyle o Escapists. Okej, okay. A powiem ci, że zachęciłeś mnie. O właśnie. No właśnie. Boję się, że zachęcę ludzi, a później dostanę hate mail, że mnie porąbało. To trudno, no. A może akurat. A nóż, a widelec. Tak jest. Propo, warto sztućce za każdym tym posiłkiem zapieprzać. Łyżkami. Wiadomo, zawsze tak robię, całą szafę sztućce. Łyżki i noże, bo widelce są raczej mało przydatne, ale... Bo też miałem jeden, próbowałem kopać, tylko szybko się nauczyłem, że na strażnicach są goście z karabinami snajperskimi i to jest krótka piłka. No. A co ty kopałeś? Jak wyszedłem na taki, jest, można naokoło sobie chodzić ten w czasie przerwy. Jak na nie spacerniak. Na spacerniak. Nikogo nie było, żadnego strażnika, patrzę, tak, to jest moja okazja, wiesz, wsadziłem rękę, wiesz, zacząłem kopać i tuf! I obudziłem cię. Mocno się obudziłeś. Dobra. Ja pograłem w Life is Strange, które Wojtek już zdążył wam zajawić na poprzednim podcaście. Mhm. Tartaka, ty grałeś w to czy w końcu, czy kupiłem, nie? Kupiłem cały sezon, ale no ja też Evil Within mnie tak wciągnęło, że nawet nie miałem kiedy. Okej. Okay. Ja też kupiłem Season Passa właśnie Life is Strange i jestem zadowolony z tego, co widzę. Jesteś zadowolony z tego, co dostałeś? Tak, jestem zadowolony, tym bardziej, że ta gra nie była jakoś bardzo droga, bo ona wyszła mnie gdzieś około 50 zł chyba cały Season Pass, więc to jest bardzo przyzwoita. Nagle zamarłem, myślałem, że wydałeś 50 na jeden odcinek. Nie, to właśnie ona jest jakaś bardzo tania i fajną historyjkę tam dostajemy, mimo tego, że to jest takie trochę Beverly Hills 90-210, przynajmniej z początku, później już niekoniecznie. Ale ja mam takie trochę mi przypomina Fahrenheita ta gra, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że tam jest scena w łazience. I tak mi się... No, scena otwierająca Fahrenheita w tej łazience i w tym dinerze to jest jedna z lepszych otwierających scen w grze. Tak, tak, zdecydowanie. To ona mnie wtedy, pamiętam, kupiła. No, ale tutaj... Tu mi się podoba... Podoba mi się cała ta zabawa czasem i to, jak możemy sobie zmanipulować tą historią. A może nie tyle zmanipulować. Jak ci się podoba cały ten system? Wiadomo, gry Telltale to są, wiesz, szybkie wybory na czas, tak. Takie quick time eventy. A tutaj możemy sobie cofnąć. Mamy właściwie nieograniczony czas na podjęcie decyzji. Do tego jeszcze dochodzi możliwość zmiany tego poprzez cofnięcie czasu. Tak, jak ktoś ma ochotę sobie zobaczyć, jaki jest inny i na przykład miałem parę razy tak, że zrobiłem jeden wybór. Mówię, ale dobra, cofnę, zobaczę ten drugi. I zrobiłem ten drugi, a nie, to w sumie to ten pierwszy bym chyba chciał. I tak. Wiesz, i znowu cofnięcie czasu i skipnięcie cutscenki, dobra, idziemy dalej. No i tak kilka razy zrobiłem, ale potem doszedłem do wniosku, że w sumie ja to nie chcę wiedzieć, jakby to było inaczej, niech będzie tak, nie? I tak poleciało. Ale podoba mi się to, że kilka jest takich bardzo prostych, powiedzmy, wyborów, takich typowo dla nastolatek, ale za chwilę mamy też wybory, które już... Gdzieś jest jakieś narażenie życia, albo coś tutaj, że coś grubszego może się wydarzyć. Także to mi się podoba, fajnie się ta historia tutaj zawiązuje. I widzę, że to nie będzie do końca taka infantylna, jakaś głupia opowiastka o nastolatkach, tylko tam może być coś naprawdę takiego doroślejszego. No, znaczy, mnie ten wątek morderstwa, czy nie morderstwa, a zaginięcia. No bo to jest chyba główny wątek całej gry, tak? Czyli zaginięcie jakiejś dziewczyny. I tam naprawdę już po tym pierwszym odcinku masz jakieś podejrzenia, kto ewentualnie mógł w tym paluchy maczać i podejrzewam, że znaczy, to... Podejrzenia są takie, że wszyscy są winni, tak to wygląda. Tak, jeszcze na razie w każdym dobrym tak. tego typu serialu obwiniasz wszystkich, bo każdy właściwie twierdzi, że nikt nie znał tej dziewczyny, ale każdy gdzieś tam się z nią otarł w jakimś tych ostatnich jej dniach, powiedzmy, jak ją ktoś widział. Tak, dokładnie. Jeden mam taki troszeczkę zarzut do tej gry, ale to bardziej wynika z budżetu i z tego, że ona jest tania, no i też wszystkiego nie mogli pewnie zrobić za te pieniądze, za które ją sprzedają. Mianowicie chodzi o ten cały lore. Dopóki się nie wczytamy w pamiętnik naszej bohaterki, to tak naprawdę z początku niewiele wiadomo.
Dopóki nie pogadamy z kilkoma postaciami, nie minie tam powiedzmy z godzina gry, to w ogóle nie masz pojęcia co, kto po co i dlaczego. No ale co wiesz, znaczy, mi się to podobało. To można powiedzieć o każdej grze, dopóki nie poznasz, to nie wiesz. Nie, ale chodzi o to, że tam w tych pamiętnikach jest bardzo dużo detali i szczegółów opisanych odnośnie samych postaci, które spotykamy. A ja jednak lubię, jak gra mi to opowiada wprost, a ja nie muszę tego doczytywać później. W tym sensie mówisz, okej. No ale to mówię, zwalam na to, że to jest jednak budżet taki, a nie inny i tam normalnie byś dostał cutscenę, w której byś tych ludzi poznał i zupełnie inaczej by to wyglądało. No a tutaj trzeba się było posiłkować pamiętnikiem. Znaczy mi się wydaje, że to jest bardziej zrobione tak pod realizm niż jakieś takie na siłę wciskanie dialogów, gdzie coś każdy ci na początku gry mówi, wiesz, kiedy się urodził. Tak, jestem Marian, sprzedaję cebulę na targu, mam miałem klapki. Miałem 17, więc to gdzieś to jest tam w pamiętnik, gdzie ona, wiesz, opisuje swoje jakieś takie, wiesz, o innych osobach. Tak jest. No, ale bardzo mi się podoba ten taki wątek artystyczny, mimo tego, że ja jakoś nie przepadam za takimi... Nie czujesz się artystą. Nie czuję się artystą, nie przepadam za takimi właśnie wątkami. To podoba mi się, bo to pasuje do gry. Tam jest konkretny koncept, konkretny projekt i to fajnie wszystko tak ze sobą współgra. Bardzo fajne są te elementy, o których ty mówiłeś na podcaście poprzednio, że na przykład gdzieś siadamy pod drzewem i sobie coś tam... zaczynamy wyobrażać, ona do siebie mówi, jakieś tam myśli zaczyna przedstawiać i wiesz, masz ładne słoneczko, ptaszki gdzieś tam latają, kamera jest fajnie ustawiona. Gej! Trochę gej, ale gra ma do tego kapitalną muzykę. Tak, te wszystkie takie gitarowe, takie leciutkie, bardzo takie uspokajające motywy, naprawdę fajnie się tego słucha. Jak ktoś jest taką osobą właśnie wrażliwą trochę czy coś, to myślę, że to mu się może spodobać bardzo mocno. Tam można odpłynąć w klimacie. To ja jestem wrażliwy w takim razie. Ja jestem bez serca, ty jesteś wrażliwy. No właśnie. Nie, tak. Dartak następny pogra pewnie w następnym nagraniu będzie super gay. Czy jest gejowe? Life is strange. Mi się podoba. Fajne postacie, ciekawe. Przede wszystkim historia się rozwija i jest ciekawa. No i ten pierwszy odcinek wbrew pozorom nie jest taki krótki, bo ja chyba spędziłem ponad dwie godziny nad tym. A szukałeś potem znajdziek? Tak, szukałem znajdziek. Podoba mi się to, ten tryb taki, jak zakończymy sobie historię po swojemu. Mamy taki tryb, możemy zagrać w trybie takim collectible mode. Tak. Nie psującym save'a z wyborami, ale możemy sobie pozbierać znajdźki, te, które są wymagane do achievementów, na przykład jak ktoś lubi. No. Albo możemy sobie przejść na przykład dany etap, czy daną scenkę, nie afektując save'a w ogóle, nie? Czyli po swojemu. Fajny ukłon właśnie w stronę tych, którzy chcą wszystko poznać. To jest dobre. Sprytne. No. I czekam na drugi odcinek. Jak najbardziej czekam. Na pewno dużo bardziej czekam na to niż na przykład na Borderlands, from Borderlands. A co tak mówisz, bo to był ten najstarszy teraz odcinek, na który się czeka, nie? Wyjdzie Borderlands drugi i powiesz, o fuck, teraz czekam najbardziej na Borderlands trzeci, nie? A najmniej na gry o tron. Swoją drogą, Life is Strange jest epizodyczne, nie wiadomo kiedy epizody, wszystko co jest wychodzi od Telltale, nie wiadomo kiedy kolejne epizody, a w tym miesiącu startuje Resident Evil. Revelations 2 i mamy podany kalendarz wszystkich epizodów. Dokładnie ale, wiemy, kiedy wszystko wyjdzie. No Tartak, ale ta gra już jest gotowa od 20 lat, no to jak ma nie być? No oni już wiedzą, kiedy to wydadzą, a ten Life is Strange podejrzewam jeszcze w ogóle nie ma. A co szkodzi, żeby Life is Strange też by zaczęło wychodzić, kiedy będzie gotowe? No ale to mogliby ją wydać od razu całą, a nie musieliby w epizodach robić. No, a Capcom zapowiedział, 28 pierwszy epizod, tam któregoś marca na płycie, bo wtedy już będą wszystkie, nie? No tak, no ale mówię ci, no to oni mają gotową grę i tylko ją podzielili na epizody. No to, że oni ją podzielili na epizody, to nie znaczy, że... No, czy ja bronię jednym albo drugim zrobić całą grę i mieć spokój? Nie, no jasne. Ale to nie jest ten Resident stary, to są jakieś nowe... Nie, to jest nowy Resident. To są nowe opowieści. Okej, ja myślałem, że to jest ten stary podzielony na epizody. Okej, a nie ten stary wyszedł cały. A to przepraszam. To jest nowa gra. Okej. Pierwszy epizod 28 lutego chyba ma, 24 albo 28 i to jest premierowa gra. Okej.
No. Spoko, co? Będą obsuwy. Nie sprzeda się i się okaże, że drugi odcinek wyjdzie za miesiąc. Nie no, sam powiedziałeś, że już mają grę. Że już mają grę. Nie, no tak, dobra, ja. Zdradziłem no. sekret. To, nie no. No. To powiedz tak, o Evil Within. Opowiem ci. A propos Residenta. Powiem ci, że gdyby Resident dalej szedł tą drogą, którą szedł do czwartej części, to tak powinien wyglądać Resident 5. To znaczy, gdyby Capcom nie postawił wszystkiego na głowie i nagle nie przyniósł nas w piątej części do Afryki, nie zaczął straszyć Uroboros, a potem tych wszystkich cudów, które były w części szóstej, to tak powinien wyglądać Resident. Jest na wskroś rezydentowa ta gra. No. Nie mogę bardziej dać do zrozumienia, że to jest rezydent. Da się chodzić i strzelać, tak. No to nie jest rezydent. No faktycznie, no to ten, ale to na całe szczęście dla nas tą innowację uwzględniono w Evil Within. Historia jest przyzwoita. To znaczy, gramy policjantem, który zostaje wezwany do jakiejś interwencji w szpitalu psychiatrycznym i tam gówno wpada w wiatrach i nagle budzisz się ty i cała twoja ekipa, z którą przyjechałeś w dziwnych okolicznościach. Oczywiście. To znaczy, budzisz się jako pacjent tego szpitala i co chwila przenosi cię z tego szpitala do jakichś innych lokalizacji, które pierwszy raz widzisz na swoje oczy. Spotykasz tych swoich członków oddziału, potem ich gubisz, ścieżka się rozdziela, potem znowu się łączy. Przez większość czasu i grasz sam. Ale gra jest bardzo obszerna, jeżeli chodzi o zakres lokalizacji, które się odwiedza, bo raz jest to zapiziała wiocha, innym razem jest to posiadłość, zaraz jest to futurystyczne laboratorium, innym razem jesteś w centrum miasta, także skacze się naprawdę między wieloma lokalizacjami i to w różnych stylach, a wytłumaczone jest to w tym, i bohater szybko się w tym orientuje, zresztą gracz też, że nie jesteśmy w prawdziwym świecie, a jesteśmy w śnie. Mm-hmm. Dlatego on się rządzi swoimi własnymi prawami. Ten szpital, w którym się często budzimy, działa jak taki nasz hub, takie nasze centrum. Znaczy wędrując sobie przez tą grę, raz na jakiś czas trafiamy na takie specjalne lustra, w okolicach których zawsze stoi gramofon, z którego leci ta sama melodia, i wpatrując się długo w to lustro, można wrócić do tego szpitala, do swojej celi. Tam można kupować nowe umiejętności, odbierać nagrody i tak dalej. Kiedy jesteśmy gotowi, to po prostu... kupuje nowe umiejętności? Znaczy to akurat nie jest jakiś sklepikarz, czy tak po prostu? Nie, znaczy to jest bardzo fajnie przemyślane, bardzo fajnie jest zorganizowane, bo jak już wspomniałem, będąc w tym hubie, jesteś pacjentem szpitala. Masz swój pokój, masz prawie cele. Na tym piętrze jest jeszcze kilka innych cel, do których czasem możesz zajrzeć, czasem nie chciałbym za dużo opowiadać, ale na tym piętrze porządku pilnuje jedna pielęgniarka. Jak się budzisz w tym swoim pokoju, wychodzisz na korytarz, ona się tam zwykle kręci, ona cię wita, mówi: o, dzień dobry, dawno cię nie widziałam. I u niej możesz zrobić zawsze save'a. Oprócz tego na zapleczu są lodówki, takie jak te, w których się przetrzymuje ciała. Znaczy zawsze jak na filmach je widać, prawda? Okay. I w tych lodówkach można odbierać nagrody, które się powiedzmy wywalczyło w czasie gry. A oprócz tego na tym piętrze jest jeszcze jedno pomieszczenie z maszyną, która przypomina tą z mechanicznej pomarańczy, jak ten bohater był przypięty do krzesła. Aha, super. I siadasz na takim krześle, podłączasz się do tego urządzenia i w ten sposób można podnosić swoje umiejętności, płacąc walutą, którą się zdobywa w czasie gry. Też logiczne. No. Też logiczne, no, ale musisz pamiętać, że to wszystko dzieje się w czasie snu, więc wszystko jest wypaczone. No a sama gra to jest przemieszczanie tych lokalizacji, czyli to jest cmentarz, kościół, wioska, laboratorium, dom. Przemieszczanie tych lokalizacji, po drodze rozwalanie
tubylców, którzy są na wpół opętani. No, nie są to zombie, ale nie są to do końca ludzie. Jak walczysz, czas... ręcznie czy bronią palną? Możesz walczyć ręcznie, ale to się mija z celem. Jak na przykład gość ma dwa metry wzrostu, zamiast głowy ma sejf, a w ręce ma tłuczek tak duży, że dwa ciała mu się do niego przykleiły i nie może ich strząknąć, nie? Aha, to, no okej. Okay. To mógłbyś go pięściami walić tak do usranej śmierci. Więc w asortymencie masz rewolwer, shotguna, dubeltówkę. Snajperkę. Każdy nabój jest na miarę po prostu tak złota? Jest. Tak okay. Jest. Każdy nabój jest na miarę złota i często nie są takie... Gears of War'y, że... Nie. Absolutnie. Absolutnie. I często mam tak, że biegam z ostatnim nabojem w rewolwerze. I teraz muszę się zastanowić, jak tym jednym nabojem rozwalić dwa zombie w nadziei, że któryś z nich opuści kolejny nabój. Także jest ciężko. Ale z racji tego, że to jest sen, a raczej koszmar, to te okoliczności przyrody, po których się poruszasz, są naszpikowane różnymi pułapkami. I to są takie najprostsze w postaci miny, ale mina nie wybucha, tylko na przykład wystrzeliwuje drut kolczasty, który ci się obwija naokoło nogi. Ale są też większe pułapki, jak wilcze doły, w których są ostrza wypuszczane ze ścian, z sufitu i tak dalej, że często gra polega na tym, żeby przebiec się po takim pomieszczeniu, złapać jak najwięcej zombie i po prostu ponabijać ich na te pułapki. Okay. Co swoją drogą wcale nie jest takie łatwe. Oprócz tego standardowego arsenału broni, czyli rewolweru, snajperki i shotguna, jest jedna broń specjalna, to jest kusza. I do tej kuszy możesz ładować bełty różnego typu. Znaczy są zwykłe przebijające. Można je wyciągać z ciał? Te zwykłe przebijające czasem tak, natomiast te specjalne bełty już nie, bo są takie, które zamrażają, elektryzują, wybuchają, albo są takie, które jak trafisz w gościa, to on zaczyna pluć ogniem na wszystkie strony, więc jak trafisz w tłumie, to jest bardzo fajne. Okay. Także tych bełtów nie można. Bardzo ważną rolę w grze odgrywa ogień, bo te ciała, jak rozwalisz gościa na przykład wybuchający bełtem, to wiadomo, że jak się rozpadnie na 15 części, to już to inoros. Ale jak na przykład kogoś powalisz shotgunem albo strzelając z rewolweru, to jest szansa, że on za chwilę wstanie i znowu cię będzie atakował. Oprócz tego są przeciwnicy, którzy nakazują tym pozostałym wstać, więc nie ma jakiegoś takiego ruchu dobijającego typu. No więc właśnie, jest jeden, tak jak wspomniałem, bardzo ważny jest ogień, więc nosisz zawsze pudełko z zapałek ze sobą i możesz te ciała spalić. Aha, masz nieskończoną ilość zapałek do palenia? No więc właśnie nie, zapałek jest tak samo mało jak amunicji. Do tego zapałek możesz nosić chyba 5 tylko, chyba że sobie kupisz większe kieszenie, wtedy możesz 7, 10, 12 i tak dalej. Naboi też możesz nosić na przykład 5 w magazynku i 5 w kieszeni tylko, także nawet jak jakimś sposobem ci się uda zdobyć więcej amunicji, to może się zdarzyć, że nie będziesz mógł jej podnieść. Postać można rozwijać. Jest tak samo jak w Resident Evil, że masz tam na przykład 4 czy 6 slotów tylko na przedmioty i resztę zapomnieć? Nie, ograniczenie jest tylko w tym, ile możesz tego nosić, ale nie ma ograniczenia ilości broni, które możesz nosić. Mhm. Czyli masz ze sobą wszystkie bronie, wszystkie możliwe bronie, które znalazłeś, masz ze sobą przez cały czas. Natomiast możesz mieć tylko 2 granaty, chyba że kupisz rozszerzenie umiejętności, żebyś mógł nosić 3. I to się tyczy amunicji, apteczek, strzykawek i tak dalej, ale bronie masz wszystkie naraz, masz do nich pełen dostęp przez cały czas. Okej. Okay. No i gra ma bardzo, bardzo ładną oprawę, bo jest zrobiona na silniku id Software, ten id Tech 5 chyba, nie? Także są momenty, że jest bardzo fajna, rzeczy w tym sensie fajna, że jest paskudna, no bo tam wszystko jest takie jak to tak jakby Resident i Silent Hill miało dziecko, prawda? Czyli wszystko okay. Jest takie, wszystko jest rdzawe, krwiste, brudne, farba leci ze ścian, na podłodze rozbite butelki, jak chodzisz, to chrzęszczy pod stopami. W tym względzie zadbano o takie detale. Przeciwnicy też są odpowiednio odrzucający.
w aspekcie wizualnym tylko jeden element strasznie denerwuje w tej grze, to znaczy ktoś postanowił, że dla kinowego efektu fajnie będzie, jak doda się pasy czarne u góry i na dole. No, do najlepszych równają. No, tak. Jak to jest The Order, tak? Tak, no. Jak to jest w cutscence, to nie ma problemu, ale jak się skradasz przez trawę, która sięga do pasa i nie widzisz pod nogami przeszkody, bo jest pod tym czarnym pasem, a nie widzisz u góry ikony o tym, że jest przeszkoda, bo jest pod tym górnym pasem, no to wtedy jest problem. No ale jak do wszystkiego, co ma japoński rodowód w grach, no można się do tego przyzwyczaić. A po 40 godzinach to już przestaje przeszkadzać. No powiem ci, że ja po pierwszej godzinie grania w Evil Within rzucałem padem o ścianę, bo mnie tak nerwowało sterowanie i te ja pamiętam pasy. Komentarze twoje, które pisałeś. No. Że to dziadowskie jest, czemu Japończycy takie gry wciąż robią, że to w 15 minut można by to naprawić, redefiniując klawiszologię na padzie, nie? No takie proste rzeczy. Ale podobnie jak z rezydentami, no godzina minęło półtorej, ja się tego sterowania nauczyłem, osiągnąłem pewną biegłość i się mogłem skupić na faktycznej grze, a nie na walce z tym sterowaniem. I potem już poszło z górki. Ja mam w tej chwili na liczniku chyba 12 albo 13 godzin i jestem w 13 epizodzie z 16. Także no gra możliwe, że będzie na 15, na 16 godzin. Zależy od tego, jakim bossem mnie jeszcze zaskoczy na koniec. No takim, co się 3 razy odradza, innego być nie może. No, a propos bossów, to też bardzo ciekawe jest to, że nie wszystkich trzeba zabić. To znaczy często jest tak, że uda ci się uciec przed bossem. Zamkniesz drzwi, zaryglujesz i masz go z głowy. Ale równie dobrze byłeś tam zostać, z nim walczyć, byłoby trudniej, ale oczywiście nagroda byłaby wyższa, nie? Okej. Okay. Także no to jest dość ciekawe rozwiązanie, że nie wszystkich bossów faktycznie trzeba rozwalić. No to ciekawe. Także mi się gra bardzo podoba. A w większości przypadków chodzisz i strzelasz, czy w większości przypadków się skradasz, czy szukasz wyjścia? To znaczy, jaki jest taki główny... Znaczy są trzy w zasadzie metody postępowania. Gra... Czy... Bo ja powiem ci, ja tylko widziałem ten Evil Within na reklamówkach, zawsze była ta sama scena, czyli z wielkim gościem z piłą mechaniczną, jakimś takim skradaniem się pod niego, żeby on cię nie dopadł, coś w tym deseń, nie wiem, czy to już znaczy, było tak, w tym etapie, czy... Tak, koleś z piłą faktycznie jest, ale najwygodniej było mi go rozwalić shotgunem, bez specjalnego czajenia się. Możesz się podkraść pod takiego gościa zza pleców na kolanach i po prostu wbić mu nóż w głowę i masz go z głowy. Koniec. Myślałem, że to jest sam początek gry i właściwie taki... Nie, tak znaczy... Rzucają cię na głęboką wodę od razu z jakimś gościem. Nie. Znaczy na początku to jest nawet wskazane. Przez pierwszą godzinę gry w zasadzie spędzasz na kolanach, bo nie masz rozwiniętych żadnych umiejętności. Zapas amunicji jest skromny, więc zależy ci na tym, żeby się podkradać do gości i zabijać ich po cichu nożem. Możesz rzucić butelką gdzieś na drugi koniec mapy, on się tam spojrzy, zajdziesz go i go zatłuczesz. Potem jak masz zapas amunicji i rozwinięte te bronie, no to zaczynasz trochę więcej strzelać. No oprócz tego możesz się bawić tymi pułapkami, o których wspomniałem, które są powszechne. A tak jak wspomniałem, możesz też przebiec po prostu obok gości. Nie wszystkich trzeba zabić, żeby móc skończyć dany etap. Jak się zastanowię, ale to też może wynikać ze stylu mojej gry, to wolę po prostu dla oszczędności czasu wyciągnąć shotguna i tak długo jak mam amunicję, to idę wyprostowany z podniesionym czołem. A jak się amunicja skończy, no to wtedy kucam i zaczynam kombinować. A jest jakiś system metroidowy, w sensie, że gdzieś masz dostęp dopiero po jakiejś uzyskaniu jakiejś umiejętności, czy sprzętu, czy... Nie, okay. tego nie ma, albo tego nie zauważyłem, nie? Okay. Nie wydaje mi się, nie.
To szkoda. No, znaczy gra jest, jak większość japońskich, jest nastawiona na wielokrotne jej powtarzanie. No bo tak jak wspomniałem, można rozwijać postać, czyli można bronię rozwijać, czyli szybkość przeładowania, magazynek, obrażenia. Tych broni masz 6 czy 7. Oprócz tego rozwijać samego bohatera, czyli życie, jak szybko biega. Oprócz tego rozwijać, ile może nosić sprzętu, a osobną kategorię jeszcze rozwinięcia dla tej kuszy stanowią. Jali, że wszystkie ściany, tylko jednego bossa nie zabiłem, a uciekłem przed nim, bo nie wiedziałem, że można go zabić. Wiesz, drzwi się zatrzasnęły, save się zrobił, musiałem za dużo nadrabiać, żeby jeszcze raz grać, nie? Okay. Także nie zabiłem tylko jednego bossa do tej pory, zostały mi 2 albo 3 rozdziały do końca i z tych 6 czy 7 broni starczyło mi na rozwinięcie jednej. I zanim się skończy gra, to może mi starczy na rozwinięcie drugiej. Nie znalazłem wszystkich znajdziek, oczywiście, bo też są nieźle poukrywane. Co jest znajdźką w tej grze? Znaczy, no, takie... Listy? Nie, znaczy nie. No, jedne to wynikają z eksploracji, czyli się okazuje, że jak wejdziesz pod windę, to tam jest też pomieszczenie i tam jest dodatkowe punkty doświadczenia na przykład. Okay. Ale jest jeden typ znajdziek, to są płytki takie, kafelki porozrzucane po tych wszystkich lokalizacjach, które odwiedzasz, które się potem układają w mapę, którą możesz sobie obejrzeć w tym szpitalu, o którym wspomniałem. Mapę szpitala, tak? Znaczy, nawet nie wiem, czego to jest mapa, nie? I za mało tych kafli znalazłem, żeby mi się coś ukazało, nie? Do tego po wszystkich mapach są, w różnych miejscach tych map stoją statuetki. One wszystkie wyglądają tak samo, ale ciężko je dostrzec. Jak rozwalisz statuetkę, to wypada z nich klucz i tym kluczem otwierasz te lodówki, o których wspomniałem wam wcześniej, nie? Mhm. Oprócz tego jakieś skrawki gazet, taśmy i tak dalej. Także no, jest tego trochę, nie? Jest okay. Co zbierać. Okej. Okay. Dobrze, nie zachęciłeś mnie, powiem ci, bo ja z góry wiem, że to nie jest gra dla mnie, tak samo jak ty dobrze o tym wiesz, ale... No wiem, zdaję sobie sprawę. No ale okej. Okay. Na pewno zachęciłeś ludzi tam innych, którzy też... Znaczy, no, dwóch. Mówię ci, no, przez godzinę było... przez godzinę Mike było... się obudził. Przez godzinę było ciężko, a potem już było z górki wciągnęło mnie. I story of my life, wiesz. I mam ochotę to przejść jeszcze raz. No bo a ile ta gra kosztuje w tej chwili? No nie wiem, ja ją kupię. Grosze chyba już, nie? No grosze to nie wiem, to rzadko która gra na nowe konsole kosztuje już grosze, ale ja ją kupiłem z drugiej ręki za stówkę. A no to jeszcze second tak. Hand? Na płytce? Tak, na płycie. Na kasecie. I mam ochotę przejść ją jeszcze raz i odblokować kolejny poziom trudności. No jest ten sam baksyl, co w przypadku Resident Evil 5, który skończyłem na 2 konsolach chyba 6 razy. Nie, to już nie. Masz nieskończoną ilość amunicji, później przejść z granatnikiem. Tak, potem się, tak, już wiem, że potem się rakietnica pojawia, Magnum już mi się udało znaleźć. No to jest normalnie Resident. Resident Evil. No. To nie. No. Polecam. O kurwa. Dobra. Wojtek, a ty grałeś, powiedz mi w ogóle, jak to jest możliwe, bo hejtowałeś Elder Scrolls Online, a grałeś w Neverwinter MMO beta. Bo było. Bo było. Za darmo. Bo było za darmo. I było dobre. I zaskakująco wciągające. No. Tak, a Elder Scrolls Online nie. No Elder Scrolls po pierwsze nie jest za darmo. Bo jest free to play, to też będzie za darmo. Buy to play. Więc na pewno nie wydam $60 po to, żeby się, wiesz, przekonać. Okay. Po drugie o Elder Scrolls czytałem sporo, więc wiem, w co bym miał się wpakować, by mi się wpakował, a o tym nie wiedziałem nic. I to było właściwie ściągnięte w ciemno, żeby sprawdzić, co to jest w ogóle. I zatrybiło, no. Nie wiem, czy to zatrybił całe to MMO, przed którym ostrzega mnie Tartak, bo Tartak pisał, co 5 minut wysyłał mi wiadomość, czy żyje, żebym nie grał dalej, żebym się opamiętał i tak dalej, ale coś w tej grze jest takiego, że faktycznie wciąga jak bagno, no. A jest takie klasyczne, tak? Zbieramy dziki, hodujemy roślinki i tak dalej?
Wiesz, to nawet nie lanie dzików, tylko ta gra jest po prostu tak zrobiona, że cały czas coś robisz. Wiesz, masz trzy questy i wszystkie te questy dotyczą rzeczy, mimo tego, że tam dwa są FedExami, a jeden jest jakimś takim, powiedzmy, innym głównym, to wykonujesz te questy po drodze do innego miejsca, tam je oddajesz od tego gościa, którego dostajesz kolejne trzy, które też wykonujesz po drodze. Cały czas coś robisz. To nie jest tak, że o Jezus, musisz się co zauważalne robić. Zauważalne jest to, że tempo, w którym dostajesz kolejne questy jest... Znaczy, to tempo jest bardzo wysokie i ciągle jesteś w nowych lokalizacjach, ciągle nowe miejsca, wiesz, masz trzy questy z danego miasta i nie ma tak, żeby siedział 6 godzin w tym jednym mieście, no, nie? Lecisz, cały czas lecisz. Trzy questy tu, już jesteś gdzie indziej, masz cały czas trzy questy, nie masz ich więcej, trzy questy w nowym miejscu, cały czas się ruszasz do przodu, nie ma momentu, żeby złapać oddech, nie? A to jest, dobre, bo mi się na przykład zawsze wkurzało mnie w MMO, że jak wpadłem w jakąś lokację, to wychodziłem po 20 godzinach i miałem 700 questów i wiesz, no żadnego nie byłem w stanie dokończyć. No a tu jest tak, że przychodzisz do dużego miasta i dostajesz ogromne miasto. No w MMO takiego dużego nie widziałem. I dostajesz trzy questy. Mhm. I on cię wysyła z tymi trzema questami gdzieś, idziesz jakąś inną egzotyczną lokację i za chwilę wracasz do tego miasta. Ale między jedną wizytą w mieście a drugą miałeś godzinę buszowania w innym miejscu, nie? Okej. No. Także no, nie zdążą się te lokalizacje znudzić. Ta gra będzie free to playem, czy normalnie free takim... To play. Okay. Free to play, to jest free to play. No. Właśnie... I tak jak mówię, masz te trzy questy, oddajesz je, wpada ci wszystko, dostajesz tysiące punktów do jakichś gdzieś tam, wiesz, do tu se ulokuj, tu se dodaj to, teraz masz już kolejny sprzęt, który możesz nosić, masz wyższy level, to jest wszystko takie jak, wiesz, heroina, nie? Ciągła gratyfikacja, ciągle coś nowego, ciągle prezent, ciągle możliwości. Ja grałem pół dnia, a mam wrażenie, że jeszcze nie wyszedłem z tego etapu tutoriala, nie? Bo cały czas dochodziły nowe rzeczy. Znaczy, to działa na korzyść tego MMO, bo widzę w nim wiele warstw po prostu. No, dużo rzeczy do roboty w nim może być. Ja też myślałem, że odpalę to i będę miał jakieś takie pierwszą misję, nasrami misji, że zaraz będę musiał grindować, żeby coś gdzieś dalej, wiesz, przejść czy odblokować, ale nie, to jest takie właśnie straszne, szybkie tempo i wiesz, i cały czas jesteś nagradzany i właściwie chcesz grać dalej, bo jesteś już, wiesz, już jeszcze tylko jeden level i będę mógł z kolei nowy, wiesz, tam łuk sobie, wiesz, podłączyć i on będzie na pewno zajebisty i tak dalej, no to jest... A gdzie się płaci? Nigdzie się nie płacił. Właśnie o to chodzi, że w tej becie nie było nigdzie nie było napisane. No dobra, w becie nie, a w pełnej jak będzie? Ciężko wyczuć, nie wiadomo. W pełnej wydaje mi się, jest dużo, to miasto jest, tak jak mówił, taki główny hub, jest olbrzymi. Jest tam sporo sklepikarzy i sporo z nich ma różne waluty. Czy to są jakieś inne monety, czy to jest jakieś takie, powiedzmy, zasługi, czy jakieś i tak dalej. Bursztyny, no wszystko. Bursztyny, diamenty, każdy sklepikarz ma jakieś inne swoją walutę i mam wrażenie, że te... I on zawsze ma dobry sprzęt. Mhm. Ja nigdy nie mam wystarczająco tych walut, które mają. Mam zwykłe pieniążki, które się zbiera gdzieś tam, podstawową taką walutę. Mam wrażenie, że tą walutę będzie można gdzieś tam kupować, jakieś paki pewnie, wiesz, diamentów, czy żebyś sobie kupił lepszą broń, wiesz, szybciej. Okay. Bardzo możliwe, ale wiesz, to jest tak, piąty etap, no to chyba już wiem wszystko. Nie, na piątym etapie odblokowuje się ten typ umiejętności. Dziesiąty etap, no to już wiem wszystko. Nie, na dziesiątym etapie dowiaduje się, że możesz mieć towarzysza, czyli na przykład, nie wiem, sokół albo dzik, nie? No to teraz już wiem wszystko. Nie, na piętnastym się dowiaduje, że możesz robić rajdy, nie? No. No, na 25 konia odblokowałem i zapieprzałem po całych, wiesz, po całym terytorium i roz przebiegałem, więc tego jest sporo. A co do rajdów, no właśnie ja, jak wszyscy wiedzą, nie jestem jakiś taki multiplayerowy, ale pierwszy rajd był dość krótki, więc powiedzmy on minął szybko, ale wlazłem przez pomyłkę. No jeden z questów był taki, że on tam faktycznie pisze ci, ostrzega, nie? Że to jest rajd i on tylko w grupie i tak dalej, no więc zebraliśmy ekipę, co nie było trudne, bo tam przed wejściem do tego lochu stała grupka ludzi i zbierała chętnych. Wysyłała zaproszenia do takiej grupy tam w grze. Weszliśmy i robiliśmy ten rajd chyba z 2 godziny.
Dwie godziny szliśmy. To był, zaczęło się jaskinią, później z jaskini zeszliśmy do jakichś dziwnych lochów, gdzie byli nekromanci. Później zeszliśmy do piwnic tego lochu, gdzie były pająki, jakieś takie dziwne robale. I z tych lochów dopiero zeszliśmy do jakichś kolejnych jaskiń, a na końcu jaskini był olbrzymi, dupny statek piracki i tam był ostatni boss. I to wszystko trwało dwie godziny. Myśmy szli w pięć osób, wiesz, wycinając po prostu miliardy, wiesz, najróżniejszych, wiesz, przeciwników. Byłem tak zmęczony. Byłem tak zmęczony po tych dwóch godzinach, że po prostu... To nie wiem, czy to jest dla mnie. Że wypadło, wiesz, rzeczy mam takie, że... A dwugodzinne rajdy to w MMO jest pikuś, nie? Także... No. Ale swoją drogą, a propos tych lochów, różnych lokalizacji tego statku piratów, ta gra jest po prostu ładna. Ona cholernie przypomina World of Warcraft w tym względzie, że jest kolorowa, uśmiechnięta i tak dalej, ale ma swój własny też styl. Jest ładna, ale chrupie. Jest ładna. Czy powiem ci tak, jak robiliśmy, że tak, w instancjach to zawsze jest łatwiej, no bo masz zamknięty etap dla pięciu osób, nie? W instancjach działa super płynnie. Jak jesteś w jakichś egzotycznych lokalizacjach, to też działa całkiem nieźle. No ale w tym mieście, w Neverwinter, no to kurczę. W strasznym grupie, ale nawet w tych instancjach, jak nas było pięć osób i każdy odpalił jakiegoś tam tego ulti swoje, to klatki leciały, panie. I jeszcze jedno. Dziękuję, dobranoc. Jeszcze jedna rzecz dla mnie istotna. Przekonałem się, że da się grać w takie gry na padzie. Bo na początku mi się wydawało, że to będzie skomplikowane, a po dwóch godzinach już nie musiałem patrzeć na pada i przełączałem między umiejętnościami. Wszystko mi wychodziło tak, jak chciałem. To prawda, no. Nic nie musiałem kombinować, nie rzucałem padę po ścianę. Wybrałem łucznika, więc większość moich umiejętności to było strzelanie z daleka, więc jest bardzo prosty auto-aim, który łapie tak jak chcesz zawsze. A do tego miałem takie obszarowe jakieś takie, powiedzmy, gdzie on strzelał w górę i spadały strzały, to też było dość bardzo łatwo wybrać. Nawet w największym chaosie było łatwo wybrać to miejsce, w które chcesz tam strzelić, więc faktycznie duży plus dla sterowania padem. Żeby było śmiesznie, ja grałem klerykiem, czyli takim naczelnym lekarzem. No, to żeś wybrał postać. No i wiesz, no w MMO to i tak zawsze był problem, bo jak tak masz 5, 6, 10 twoich gości, 15 ichnich gości, jak wszyscy zaczną rzucać czary, robi się kolorowo, to teraz weź naceluj na odpowiedniego gościa, żeby go uleczyć, i to musisz odpowiednio szybko robić, nie? Dlatego byłem ciekaw, jak to będzie zrobione tutaj. I tu mój kleryk miał genialną umiejętność. Wystarczyło, że ja rzucałem klątwy na przeciwników i zadawałem im obrażenia, to cała moja drużyna była automatycznie leczona. Czyli im bardziej ja się angażowałem w walkę, tym szybciej leczyłem pozostałych. I oczywiście miałem takie czary, które bezpośrednio się przerzucały na leczenie, ale to wyglądało tak, że ja miałem wskazać, w którym kierunku chcę leczyć. Także wystarczyło, że ci, których chcę leczyć, będą przede... Na północ! No tak, pokazywał mi się taki cone of vision, taki pas, mówię, lecz w tym kierunku, nie? Także sprytne, Ale czemu wybrałeś kleryka, to nie. Bo to, słuchaj, bo ja lubię... Mam lubię taki postać, mięśniak, z mieczem. No, że właśnie, żeby było... elf z łukiem. Nie. Jest jakiś czarodziej, który ma wszystkie tajniki magii i na końcu jest i kleryk. Słuchaj, jak pograsz w to MMO trochę więcej, to szybko się nauczysz, że do każdego rajdu potrzeba dwóch typów ludzi. Znaczy, trzech, ale dwie są najważniejsze. Potrzebujesz tanka i potrzebujesz medyka. Całą resztę ludzi można zastąpić, rotować, bo zadawać obrażenia potrafi każdy. No tak. Ale żaden rajd się nie uda bez tanka i bez lekarza. Okay. Ja lubię te supportujące klasy. W Warcraftie grałem jako tank, a tutaj sobie pogram jako kleryk. Łucznik jest takim też supportem. Ja też nie chciałem być na pierwszej linii, zawsze chciałem być... No, łucznik to jest typowy DPS, nie?
No. Łucznik, mag to są i, no, i wojownik, który nie jest tankiem, jest, na, jest na, nastawiony na obrażenia, to są DPS-y. Okej. Z przyjemnością, znaczy no boję się trochę brać za to, nie? Ja też się trochę tego boję, no. Zawsze, ja zobaczę, że to wychodzi za darmo, wiesz. Jak już to wyjdzie ściągnąć i będzie można to ściągnąć nie płacąc za to, to, to może tam spróbuję. Znaczy no inaczej, jak nic nie stoi, nic teraz nie będzie żadnego tłumaczenia, po prostu będziemy musieli to, to nagrać, nie? A, no to tak, rozumiem. A, czyli ale jednak będę musiał kupić zdrapkę na Golda. Wiesz, musiał kupić zdrapkę na Golda, no wiesz, inaczej w to nie pograsz, no. 4,99, no przeżyję. No. Znajdziemy ci zdrapki. Już ostatnio ktoś proponował, że ma całe wiadro zdrapek i... Tak, tak. Spoko. Także czekam na pełną, bo wiecie, wiecie, kiedy to ma wyjść? Pełne? Nie ma chyba daty jeszcze, to ma się pojawić jakoś, pewnie okay. W połowie roku się pojawi. No dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o gry, ale mamy kącik filmowy, malutki. Super szybki. Bo dwa filmy podobno wyszły, jakieś, które żeście widzieli. Ja nie byłem w kinie bardzo dawno, nadrobiłem trochę książkami, bo udało mi się... Kogo? Nerd. Udało mi się Solarisa przeczytać, tak jak sobie postanowiłem. W końcu, po dwóch latach. Po Solarisa przeczytałem i zabrałem się za świat dysków w końcu też. O kurde. Także jestem. Lecisz już wszystkie po kolei? Tak, postanowiłem, że zacznę od tej samej początkowej, czyli od tych kolorów magii. I bardzo mi się spodobało. Ja czytałem tylko jakieś odpryski. Dywan, piramidy, piekło. Okay. Spodobał mi się sam pomysł na ten świat i przede wszystkim bardzo mi ta para, bo tam jest para tych bohaterów, ten Rincewind i Dwukwiat. Oni mi bardzo przypominają Geralta i Jaskra z Wiedźmina. Okay. A graliście w grę? Discworld? W Discworld? Noir? Nie, ja nie grałem w to. Ja też nie. To dawno było, wtedy jeszcze tak się nie jarałem grami, więc niestety nie. Tartak, to by ci się spodobało, bo to jest tak. Wiem, ale ja zawsze patrzałem z utęsknieniem, ale jakoś nigdy nie trafiła do mnie ta gra. Nie była popularna w pół świadku wymieniającym się grami na giełdzie elektronicznej nie rzucili, tak? Jakoś nie wiesz, no każdy miał FIFA, każdy miał Quake'a, nie? Ale StarCraft'a, ale Discord się nie przewijał. Okay. No nie, to ojej. Było raczej coś innego. No, ale podobało mi się. Internety nie były wtedy w stanie zastać tak dużych plików. No tak. No. Także te książki mi się, Solaris mi się, powiedzmy, że mi się podobał, chociaż szału nie było, ale Discworld bardzo, także lecę dalej, już prawie całą przeczytałem tą pierwszą i podejrzewam, że zabiorę się za drugą zaraz, jak tamtą skończę. Wszystkie polecisz, bo one są im dalej, tym są lepsze. No to no właśnie czytałem, że Pratchett tam tak naprawdę pierwszą książkę to on napisał tak trochę jeszcze nie potrafiąc pisać dobrze, nie miał tego stylu swojego. Ja sikałem ze śmiechu, czytałem tę książkę. Czytałem, nie pamiętam tytułu jeszcze, taką o Hollywood, ich nim, znaczy nie wiem, ruchome obrazki się nazywało, no, też, tak. Też była super, no. No. To były wszyscy aktorzy, to byli trolle, którzy nie są zbyt inteligentni, oni próbowali filmy kręcić. Tam jakiś gadający pies był, to naprawdę tak, super. Tak, no. No dobra, ale to powiedzcie, co tam w tym kinie, bo ten Jupiter podobno taki świetny film i w ogóle. W ogóle to nie. W ogóle to nie. Nazwisko tego, kto tak... Wachowski to... jakiś tam był taki jeden podobno. Jeden z drugą. Jeden z drugą. Ten film, to on miał problem już od początku, bo zdaje się pół roku przesunięto premierę, bo mieliśmy go już w zeszłym oglądać, ale go nie... Się połapał w porę. Szlifowali. Znaczy ja nie wiem, czy go cieli jeszcze raz, czy jakieś dogrywki jeszcze były, no ciężko wyczuć. Znaczy ten film ma jedną mocną stronę. Znaczy, Wojtek zauważył dwie, ja tylko jedną, że jest ładny. Okay. Znaczy design, zdjęcia, kolorki, no ale teraz żyjemy w takich czasach, że można mieć na ekranie to, co sobie reżyser czy scenarzysta zażyczył i żaden problem. No, wizualia jest przepiękny. Sam projekt statków albo tych planet gdzieś tam, jak statek wypływa z tego pierścienia gdzieś tam na Jowiszu i tak dalej, czy wpada w jakąś taką chmurę, on gdzieś tam wlatuje w środek tej planety. Podoba mi się jedna...
jedna wspólna rzecz, która jest przy projekcie wszystkich statków, one mają elementy, które nie są zespolone. Są połączone, tak. One tak. Są jakieś tak jakbyś, czymś dziwnym. Tak jakbyś miał, Mike, skrzydła F-16 na przykład i one nie były przyspawane do samolotu, tylko leciały obok niego. Nie? A, okej, okay. I to jest powszechny motyw, który... I to zarówno te duże statki, jak i te takie mniejsze, one wszystkie tak. Mają ten sam projekt. To ciekawy zabieg. Tak. No fajne, ale na przykład nie mogę patrzeć bez śmiania się na tą jazdę na łyżwach, no. A to jest osobny wątek, bo cały ta postać jest właśnie. Tak, tak, ale tak jak mówię, wizualnie wygląda przepięknie i są takie momenty gdzieś tam, gdzie nawet wszystkie suknie, czy ubiory, czy jakiś wygląd sprzętów, który jest zrobiony też na retro. To jest jakaś nowoczesna przyszłość, nie nowoczesna, tylko przyszłość, kosmos i latanie statkami, a gość na jakiejś maszynie do pisania coś tam wybija, jakieś monety, które gdzieś tam przerzuca, jakieś takie urządzenia dziwne, więc cały ten projekt właśnie... Ta jedna scena wyglądała jak z filmu Terry'ego Gilliama normalnie. No. I do tego wszystkiego muzyka, która jest tak niesamowity soundtrack napisany. A mi się nie szczególnie muzyka podobała. Nie, taka jest naprawdę genialny. Taka była disneyowska trochę taka. What? Nie, to jest pełno chórów, pełno jakichś takich właśnie szybkich, takich dziwnych rytmów. Naprawdę jest nieźle. Ona jest... Warto posłuchać płyty, bo w filmie nie ma dużo tych takich ta muzyka jest taka, jak była 15 lat temu muzyka w filmach. Znaczy grana na prawdziwych instrumentach. Nie, może za bardzo jestem zepsuty ścieżkami nolanowskimi, gdzie są uderzenia piły mechanicznej o blachę, nie? Gdzieś w tle. No to może w tym względzie jestem zepsuty, ale film jest głupi. O Jezu, jest tak masakrycznie głupi, że to się w pale nie mieści. No. Naprawdę nie jestem w stanie głową ogarnąć tego, jak Wachowska z Wachowskim w ogóle, wiesz, napisali to i później jeszcze wyreżyserowali. To jest dla mnie niepojęte. Lubię Mile Kunis i musi dużo zrobić, żebym ją przestał lubić, więc akurat oglądanie jej mi się ten podobało. Channing Tatum jest tak samo drewniany jak zawsze, chociaż też mam do niego słabość, zwłaszcza po serii Jump Street. Channing Tatum gra gościa, który jest pół człowiekiem, pół kosmitą, pół psem. Tak. I... No to jest ten, co grał w tym ostatnim... Ma uszy elfa i jak jest zły, to warczy. To jest on jest... Tak jeszcze... I do tego wszystkiego ma właśnie kosmiczne łyżwy, na których wrotki, czy cholera wie co, na których... A zabiorę. Jeszcze do tego potrafi mieć skrzydła, to już w ogóle. To sobie pomyśl, co to jest za mieszanka. No. Okej. Okay. No. Jeden plus, Boromir nie ginie. No. Nie, no to szacun. Tak, ale z kolei jest Boromir, który jest też mieszka na Ziemi, ale też jest pół człowiekiem, pół kosmitą, pół pszczołą i ma na imię Stinger, więc to taki ser, to się w pale po prostu nie mieści. No tak jest, no i jest głupio. Mam wrażenie, że Wachowscy po prostu spisywali swoje sny, wiesz, które się nikt się budziło i co im się śniło, to na kartkę i później wszystko to wpierniczyli w ten film. Nic ci nie trzyma kupy, wszystkie jest mega głupie i mega dziwne. Podoba mi się podoba mi się gra aktorska tego gościa, który gra głowę rodziny Abraxasów, znaczy tego... Redmayne? Nie wiem, jak on się nazywa. Redmayne? Znaczy ten... Właśnie... Jest, Eddie Redmayne też tam gra? Tak, on ma dwa style grania. On albo mówi przez zęby zamknięte, bardzo cicho. O. Cały czas coś mówię przez zęby. Tak. W pewnym momencie wrzasnąć! Tak. Podoba mi się ten, podoba mi się, jak go zagra, podoba mi się twist. No, jest trochę inny niż większość czarnych charakterów, z którymi miałem do czynienia ostatnio. No. Okay. Jest mieszanka takich głupich rzeczy, które mi się kojarzą z Jar Jar Binksem i Gwiezdnymi Wojnami Nowymi, gdzie jakieś takie nasrane z dziwnych ras, jakiś taki raz jest koleś z trąbą, który prowadzi jakiś taki słoń, karaluch, później jest jakiś jaszczuro, nie wiem, tank, jakieś takie dziwne, w ogóle nasrane, różnych dziwnych, gdzie w ogóle nie wiadomo, wiesz, co się dzieje.
Straszny chaos jest w tym filmie. Fabuła jest głupia, przewidywalna do bólu. Właściwie od początku wiemy, co się wydarzy, bo to jest taka historia od zera do bohatera i który ma problemy, ale w ostatniej sekundzie zostanie uratowany. Nic, czego nie było wcześniej w filmach. Straszne. No to tego, że ładne. No. Straszny zawód. Nie wiem, do multikina w poniedziałek albo w środę z kuponem z Orange albo we wtorek w Heliosie, bo są tańsze bilety. No, tak. Tartak ma przed drzwiami wyjściowymi 7 wieszaków i są siatki w nich, i są kupony na różne rzeczy. Taki, wychodząc w siatkę z konkretnego dnia. Do kina trzeba chodzić z głową, no. W Heliosie. Dlatego nie chodzę na takie stolce i do widzenia. W multikinie w środę. Albo w poniedziałek, jak masz kupon z Coca-Coli. Albo w czwartek, jak masz kupon z Kinder Bueno. A jak ten Kingsman w takim razie? Wow! Czekaj, daj mi chwilę dojść do siebie. No, kupon Kinder Bueno nawet do kina. A na kupon z Allegro po opony. Nie, kuponem z Allegro kupujesz Kinder Bueno, żeby mieć kupony. No tak. To jest taki łańcuch 17 przedmiotów, które tak dążą jest. Wszystko do tego. Ale idziesz, koniec końców, idziesz do kina 2 złote taniej. No. Tak jest, a potem dostajesz punkty payback, nie? A ostatnio jeszcze kupowałem bilety, a propos na ten, na Jupitera, to mi dali jeszcze kupon, że w każdy inny dzień mam tak tanio jak we wtorek. No, widzisz, pozamiatane. Nie, to fajnie. Gdyby tak na gry dawali kupony, to by było. To pójdę sobie na Kingsmana w poniedziałek, bo były jeszcze wolne miejsca, bo na wtorek na tanie bilety cebularze już pozamawiali. O czym jest ten film? Kingsman jest o instytucji takiej poza, powiedzmy, rządowej, która zajmuje się szpiegowaniem jakimiś akcjami gdzieś tam na terytorium wroga. To Liga Niezwykłych Dżentelmenów. Liga Niezwykłych Dżentelmenów, gdzie są wybierani tylko dżentelmeni najwyższych lotów. Każdy z nich dostaje tytuł jednego z rycerzy króla Artura. Jest oczywiście Artur, który jest tam głównym dowodzącym, reszta jakichś tam Lancelotów i tak dalej też się znajduje. Film się zaczyna od tego, że ginie jeden z nich i jest szukany dla niego zastępstwo. I oczywiście pół historii tego filmu to jest podróż jednego z takich młodszych, powiedzmy, wyciągniętych z ulicy prosto, który nie jest jeszcze dżentelmenem, ale próbują z niego zrobić i tam on trenuje, próbuje być właśnie jednym zostać jednym z rycerzy, jednym z Kingsmenów, a do tego jest oczywiście zagrożenie, Samuel L. Jackson próbuje zniszczyć świat. I wszystko jest zrobione w stylu takiej parodii Jamesa Bonda, ale mówiąc parodię, nie chcę tutaj jakichś tam typowych parodii porównać do tego. Nie, bo jest Hot Shots tyle... ani żaden tam... To nie jest właśnie Hot Shots, właśnie strzelanie kurą w łuku i tak dalej. Tylko jest tak smacznie zrobiona, że mimo tego, że wiemy, że to jest parodia i film jest świadomy tego, że jest parodią takich filmów właśnie typu James Bond, to jest na tyle dobrze zrobiony, że wciąga i bawimy się świetnie przy tym. Okay. Jest tak niesamowicie nakręcony, ma tak fajne sceny, ma fajne dialogi, zwłaszcza dwie takie większe sceny. Jedna, po której właściwie w środku filmu ludzie staliśmy, ja z nimi klaskaliśmy, bo było tak genialne i tak wynagradzało wszystko, co się wcześniej stało, że wszyscy klaskaliśmy w filmie, w środku filmu, w kinie. Tak fantastyczny jest to film. I nie widać tego po zwiastunach. Tartak się mnie pytał i kilka osób mi pisało, że ten film po zwiastunach wygląda jak totalne gówno. Jakieś takie gimbusowe, jakieś takie przewrotki, coś tam, ale wierz mi, naprawdę, ten film jest tak genialnym filmem akcji, jest tak śmieszny, że będzie jeszcze będą lata, gdzie będzie się przypominać niektóre sceny, albo zostaną memami gdzieś tam. To jest tego samego reżysera, co Kick-Ass chyba, co? Matthew Vaughn, tak. Matthew Vaughn to nakręcił, który kręcił też Kick-Assa, dokładnie. No, ja już po tej rekomendacji to zaklepałem bilet na przyszły tydzień. To była dla ciebie rekomendacja, Kick-Ass? Nie, znaczy, no, ja lubię Kick-Assa, znaczy pierwszego, drugi już był nudny. Ale no... Zaskoczony jestem tym, jak dobrą prasę ma ten film. No, Matthew Vaughn ukochał sobie komiksy i ma pomysł na to, jak je robić,
jak robić filmy z nich. Ma naprawdę bardzo ciekawe ujęcia, zwłaszcza w Kingsmanie. To są takie dość niespotykane, niespotykana praca kamery, bo ona bardzo szybko skacze z jakichś takich najdziwniejszych miejsc. Raz jest gdzieś tam za tobą, raz jest powiedzmy przyczepiona do muszki pistoletu i obraca się, wiesz, razem z pistoletem, tak jak bohater nim obraca. Raz próbuje być cały czas w poziomie z bohaterem, który robi fikołki jakieś takie, więc naprawdę zaskakujące czary wyczynia. Warto się przyjrzeć mu pod tym względem też temu filmowi, jak jest nakręcony. Naprawdę polecam, bo ja byłem zaskoczony, nie spodziewałem się nic po tym filmie. Myślałem, że to będzie taki bardzo głupi klon Jamesa Bonda i jest faktycznie klonem, ale jest tak świetnie nakręcony, jest tak świadomy tego, że jest klonem. Nawet postacie rozmawiają o tym w czasie filmu ze sobą, że coś chyba za bardzo przypominamy typowe postacie z Jamesa Bonda rozmawiają między sobą. Ty zaraz mi pewnie powiesz jakiś głupi tekst, żeby próbować mi się wywinąć tutaj z tej sytuacji. Wiesz, tak, właśnie tego typu są jakieś takie łamanie czwartej ściany, wiesz, niesamowite, no. A do tego właśnie postać Samuela L. Jacksona, który mieszka w jakiejś takiej wielkiej komnacie podświetlonej na ciemnej jakiejś jaskini. No takie jak z Jamesa Bonda w pierwszych, wiesz, gdzieś tam koleś mieszkał w wulkanie, nie? Tak, to było dobre, no. jakieś takie specjalnie na siłę, wiesz, on mieszka w jakimś takim wulkanie podświetlonym na czerwono wszystkie ściany. Naprawdę będę, polecam. Może nawet ja bym poszedł. Już dawno nie byłem w kinie. Bo się będziesz takiego bawił, wiesz, jeżeli nie będziesz na siłę sobie wmawiał, nie, że to jest na poważnie. Nie, no wiadomo, to trzeba podejście mieć tam zupełnie inne do takich filmów pewnie. No. Jak najbardziej polecam. Spróbuję. A odradzam Jupitera. Nie, to tam mnie byś na siłę nie zaciągnął na taki film, nie ma mowy. Nawet jakbyś mi kukurydzy napchał cały worek, to zapomnij. Przemyśl to jeszcze raz. Wyobraź sobie, że masz worek śmieciowy pełny popcornu takiego. Worek śmieciowy. Ej, śmiejesz się, raz zabraliśmy z znajomymi do kina popcorn zrobiony w czarnym worku na śmieci. Także. Okay. Mieliśmy go tyle, że pełen worek. No dobra, to walentynkowa Formogatka 121 dobiegła sobie spokojnie do końca. Wszystkich was kochamy. Wszystkich was kochamy, wejdźcie, kupcie koszulki, potem idźcie... Kochamy was nawet bardziej. Potem pójdźcie na forum, coś napiszcie, na Facebooku coś napiszcie, skomentujcie, czy wam się podobało, czy nie. A my za 2 tygodnie tu wrócimy i wtedy się rozliczymy. Tak pa, będzie. Pa. To pa. Pa. Co ja poradzę? Nie ma, to nie ma. No. Nie ma chyba nic, nie? Bo nie ma. Ja mogę najwyżej powiedzieć, nie że ma. Będzie dodatek do Drive Cluba. Jezus, fantastyczny wiadomość. No, to jedyna chyba z... Jak Dacia Sandero widzę w Top Gear. Nie płacisz za pudełko i nie płacisz za abonament. Właśnie. Ja mogę wpisać Wiedźmin MOBA do gier? To jest. Kurwa. Nie? Wiedźmin. To jest to. Jak wypierdolisz Dishonored. Nie, dobra, to w Dishonored grałem więcej. To mi się uszy już, no. No właśnie. Nie mój problem. No i noga mnie trochę boli, ale... Dzisiaj podcast wrzucę trochę później, bo... Nie, ale dzisiaj po... Dzisiaj po podcaście muszę jechać coś zjeść, bo nie mam nic w domu, a będę głodny, cholera. Zrób sobie kanapkę z musztardą. No właśnie nie, nawet nie mam. Mam bułki takie lębasy, że się nie da ich pokroić, więc musztarda by się... Z maszyn i solą. Odrobinę zrosić wodą i do piekarnika, tak, wiem, ale to są takie chujowe bułki, więc ja już ich nie chcę jeść.
to już mają ten futro, tak? Nie, właśnie nie, bo to są takie, wiesz, takie bieda półki. No, to są tak zwane bułki gorgonzola. A propos futra, to coś mam z tymi rakunami ostatnio. Tak? Znowu się spalił jakiś? No, nie, spalił nie, ale jak wcześniej miałem problemy z wiewiórkami, jakaś mafia tutaj miała dzielnicę wiewiórkowa, trzymała, bo wiesz... To opowiadałeś. Czasami, wiesz, podchodziłem do samochodu i 7 było opartych, nie? O opony, wiesz, i czekali na mnie. Tak ostatnio, wracam z garażu przez Elę. Ela to jest tam, gdzie garbage stoi, jakby. No tak, no, wiadomo. Mimo tego, że jest oświetlona ta Ela w nocy, to jest dość ciemno. Idę i nagle takie dwa cienie, takie małe, ale wiesz, takie do pasa mi, nie? Na dwóch nogach wychodzą i stają na środku. Tak stoimy, patrzymy, dwa rakuny, nie? Wiesz, te ramiona założone, wiesz, stoją na środku, wiesz, patrzą się na mnie, wiesz. Okej, okay, to ja pójdę naokoło. No, to ja pójdę naokoło. Ale one już normalnie chodzą na tylnych łapach, tak? Tak, tak, one chodzą człowieku na dwóch łapach, tak, wiesz, jak chcą, wiesz, jak zobaczą człowieka, to od razu stają. To jeszcze tylko, nic tylko czekać, aż wykształcą przeciwstawne kciuki, to będą mogły trzymać broń i nożem. Strach, do domu teraz iść, tak. Ameryka.